Dobry wieczór, kochani. Obiecałam wam, że co miesiąc przyjadę do was. No więc jestem. Obiecałam, więc jestem. Nazywam się Dorota Hawadyn-Biel. Bywam jasnowidzem, bo to jest taki stan, wiecie, no niepermanentny, prawda? Ale to, co robię, opiera się w dużej mierze na tym jasnowidzeniu. Stworzyłam wiele lat temu swoje karty do analizy rodu, czyli wszyscy państwo, którzy mnie znacie, wiecie, co robię, ale przecież mamy świadomość tego, że napływają nowi telewidzowie, więc nie wszyscy mnie znają, mam tą świadomość. Ja się zajmuję od 16 lat uzdrawianiem drzewa genealogicznego. Sama uzdrowiłam swoje drzewo, więc ośmielam się teraz wam to robić. I przynosi to efekty, ponieważ wszystko w tym rodzie jest zapisane. I niepowodzenia, i choroby, i lęki sobie wyobraźcie. Wygląd fizyczny, stany psychiczne, problemy. Niestety dziedziczymy wszystko. Więc trzeba coś zrobić, żeby wybaczyć tym przodkom, posprzątać to, co było niedobrego i wprowadzić piękną energię miłości do tego waszego rodu, aby nie odpowiadać za błędy przodków, czy nam się podoba to, czy nie, dziedziczymy wszystko. Co trzeba zrobić, żeby tu trafić? No wykręcić numer telefonu. Przecież wiecie doskonale, że tą formę uwielbiam najbardziej, ponieważ słyszę was i mogę z wami porozmawiać, dopytać albo szukać czasem potwierdzenia na to, co mówię. To jest bardzo cenne. Możecie państwo również napisać SMS-y. I te ekspresowe, które się, jak dostaną do studia, to w pierwszej kolejności odczytuję, i zwykłe. Wiem, dowiedziałam się dzisiaj, że poza tym, że z Niemiec można do nas zadzwonić, to również z Wielkiej Brytanii i z Kanady. I wszystkie te numery będą wam się pokazywały tutaj na dole, tak, pod moim wizerunkiem. Więc pozdrawiamy Polonię. Wiem, że jesteście rozsiani po całym świecie, że chcecie oglądać programy po polsku, że potrzebujecie też wsparcia, bo na obczyźnie różnie jest, prawda? I przechodzicie depresję i tęsknicie i za mową, i za krajem. Niektórzy w większym stopniu, niektórzy w mniejszym, ale wszystkich was przytulam do serca, no bo ja wiem, jak to jest, że człowiek tęskni za domem, tęskni za krajem. Możecie też państwo dzwonić do naszych doskonałych, wybitnych doradców, którzy no też wiele lat już wspierają was, pomagają wam i w czasie programu dyżurują w swoich domach i możecie śmiało do nich dzwonić. I tam sobie możecie porozmawiać, ile dusza zapragnie i na te najbardziej intymne, delikatne tematy, bo tam jest 100% dyskrecji. A tutaj, no wiecie, no, program na żywo rządzi się swoimi prawami i tutaj wszystko się dzieje na żywo, więc wszyscy was słyszą. A nie każdy ma odwagę pogadać o tych swoich problemach. Jeżeli chcecie państwo napisać SMS-a do mnie, możecie też z pytaniem, bo nie każdy może chcieć rozmawiać, nie każdy może chcieć uzdrowić ród, niektórzy z was będą chcieli zadać pytanie. Więc napiszcie swoje imię, datę urodzenia i napiszcie: proszę o uzdrowienie drzewa genealogicznego, krócej będzie: proszę o uzdrowienie rodu. Albo proszę odpowiedzieć na pytanie, czy mi się z Bartkiem, Krzysiem, Andrzejem uda życie. Albo z Basią, Kasią, albo Anią. Tak a propos Ani, kochani, to ja dzisiaj przyszłam do was do studia z biedronkami. Ja mam co prawda je namalowane, one nie są żywe. Ania mi namalowała w moim domu paznokcie, bo przecież jechałam do was, więc wiadomo, że kamera pada czasem tutaj na ręce, żeby ładnie to wyglądało, a biedronki, moi kochani, zrobiła zresztą to prześlicznie, pozdrawiam pięknie. Biedronki to obfitość w miłość. Pamiętacie to, ten wierszyk z dzieciństwa? Boża krówko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
Ta Boża Krówka to właśnie Biedronka. Ale chcę wam powiedzieć, że jak prosiliśmy o ten chleb, to nie zawsze o ten chleb chodziło. Pod tym hasłem chleb mieści się tak naprawdę wszystko, wszystkie nasze potrzeby. I ta potrzeba miłości jest przeogromna, więc bardzo dużo telefonów zawsze i zapytań jest o miłość. Tak jak napisałam w swojej książce Rozmowy o Bogu, czyli Kij w mrowisko, że człowiek całe życie goni za miłością. Całe życie czeka na tą miłość wyśnioną i spełnioną. Różnie to w dzisiejszych czasach z tą miłością jest i będziemy dzisiaj o tym rozmawiali. Ja będę z wami dzisiaj i troszkę jeszcze dłużej. Będę jutro o 20 w internecie. Będziecie mogli w internecie obejrzeć audycję i tam będzie dużo łatwiej się dodzwonić, no bo nie wszyscy jeszcze wiedzą, że tam w internecie jesteśmy. No i jutrzejsza noc też będzie dla nas. Dwie audycje i dwa programy i wracam do domu. Musicie wiedzieć to, że to tak jest, że noc jest trudniejsza, no bo czas wolniej płynie. Takie mamy przynajmniej wrażenie. Czas ten sam, płynie tak samo. Niemniej jednak w nocy mamy wrażenie, że wolniej płynie. No i noc jest do spania. Ja wiem, że nie śpicie, że oglądacie, bo i pan Marek, którego pozdrawiam, i pani Marianna pisali na Facebooku przed moim przyjazdem, że się cieszą, że czekali, że nastawią sobie budziki, że będą oglądali program. No, jestem rzadko, to prawda, ale słuchajcie, ja mieszkam w Zielonej Górze, więc kawał drogi stąd, więc jakiś czas mi to zajmuje, żeby się tutaj dostać i potem wrócić prawie 500 kilometrów, więc nie jestem za często, niemniej jednak to dla mnie zaszczyt móc prowadzić dla was programy i zawsze się cieszę na to, że jadę do was, myślę o was. Tyle ciepła i miłych słów, jakie pod moim adresem od was padły, to naprawdę książkę można napisać i serce rośnie. Ja oczywiście mam SMS-y, już tutaj tytułem gry wstępnej powiedziałam, to przedstawiłam się tym wszystkim z państwa, którzy pierwszy raz mnie widzą. I wiem, że też tak jest, że są osoby nowe, które przypadkiem lub spać nie mogą i włączyły na TVN 7 i widzą mnie po raz pierwszy. Ale zachęcam was bardzo do tego, żebyście, kochani, dzwonili. Bo tak jak wam mówiłam, można już z różnych zakątków świata się dodzwonić. I z Kanady, z Wielkiej Brytanii i z Niemiec. Z Niemiec to już jakiś czas, widzicie tutaj, pod moim wizerunkiem się wszystko pokazało i tak samo będzie pokazane państwu, jak się dodzwonić z Kanady lub z Wielkiej Brytanii. Śmiało dzwońcie, jest numer z Wielkiej Brytanii, jak się tutaj do studia dostać, bo wiem, że na Wyspach nasi rodacy oglądają mnie. Spotkałam się z wami, z naszymi rodakami, którzy mieszkają za granicą w czerwcu i mówili właśnie, że oglądają, słuchają i przyjechali się ze mną spotkać. Bardzo się cieszę, więc wiem, że słuchacie, oglądacie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I chyba w ogóle sobie taki temat dzisiaj wrzucimy. To opuszczanie domów, te wyjazdy, te czy to z powodu pracy, z powodów ekonomicznych, czy za miłością, czy uciekamy od kłopotów. Różnie to losy się plotą i chyba właśnie ten temat poruszymy, bo cieszymy się bardzo, że w świecie też nas oglądają, prawda? Danusia napisała. Danusia, datę urodzenia Danusia podała, ale ma pytanie o syna Marka. Czy w przyszłym roku dostanie się do średniej szkoły przy Politechnice, czy zostanie pilotem? Pani Danusiu, Marek to jest osoba szybka, ruchliwa. Bierze sprawy w swoje ręce. On jest taki nie do opanowania. Tak szybko, biegiem i w głowie, i a propos
przemieszczania się. Dla niego nie problem. Podróże, ruch, więc myślę, że to dobry pomysł. Czy zostanie pilotem? On wszystko robi z sercem, więc on jest osobą, która włoży całe serce w rzecz, którą kocha robić. Bo jeżeli ma zrobić coś, czego nie lubi, no to wtedy jest gorzej. To trzeba prosić długo i nudno. Jest człowiekiem upartym, więc myślę, że konsekwentnie będzie dążył do tego, żeby osiągnąć swoje cele. Dla mnie kontakty ze światem jak najbardziej. Ja skończę, obiecuję pani Danusiu, tylko jest telefon. Witam pięknie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam tu wszystkie dane podane w SMS-ie, bo pani prosiła o anonimowość, prawda? Dobrze. I teraz, aha, wszystko już wiem. Wszystko już wiem. Teraz czytam pytanie. Jeszcze zapytać nas do uzdrowienia z rodu. Jeszcze uzdrowić ród, tak? Tak, mnie i córki. Dobrze. Tutaj piszę. Moje dane pani ma? Wszystkich dane mam. To znaczy nie, bo oni są obcy. Na M to jestem ja. Aha. Ja ci zaraz podam. Aha. A córki dane nie mam. To zaraz, to się teraz podaje. Dobrze, ale zaraz, niech ja tu się dobiorę do pani. To jest, tamta para to jest pytanie. Tak. Tak, do uzdrowienia rodu to jest ja na M. I teraz będzie Sylwia. Tak. Sylwia urodzona 9/7/96. Dobra. A ja teraz patrzę tutaj na panią. Na panią. To znaczy mam podawać dalej dziewczyny? Nie, nic. Patrzę tylko na panią i jestem ciekawa, co mam pani odpowiedzieć na pytanie, tak? Bo mam różne myślenie. Więc chcę sprawdzić w kartach, żeby rzetelnie pani odpowiedzieć na pytanie. Tam jest wspólny dom, nawet chęć ożenku, że tak powiem, jakieś zaręczyny. Tak, ale tam jest dużo energii złości, czyli ja bym uważała, że jedno na drugie jest o coś bardzo złe. Tak, że jakby jest duża energia złości. Ciężko, żeby ten związek rokował, bo tak naprawdę mężczyzna się nie zmienia. Jeżeli ma skłonności do zdrad, to je ma po prostu i koniec. Będzie jedno i drugie złe na to, że się po prostu związali ze sobą, ale to jeszcze nie ten czas. Wspólne myślenie o wspólnym domu. Jeśli chodzi o panią, to pani nie jest łatwą osobą do życia, bo pani ciągle wraca do przeszłości i ciągle ma do siebie pretensje. Pani jest bardzo wymagającą osobą, bardzo upartą. Bo mnie bardzo boli to, co mi zrobił. To trwało bardzo długo, i 1,5 roku, więc to ciężko zapomnieć. Pani w ogóle nie miała lekkiego życia, że tak powiem. Niemniej jednak ochrona z nieba jest u pani potężna, więc zawsze na cztery łapy. Czy on jest taki pan o ciemnych włosach zza kola ma? Tak, jest pakowata. Tak, ale za... i taki, no, na pół łysy, no, tak bym powiedziała. Łysina jest taka z przodu spora. Mm-hmm.
Co u pani w rodzie? Przedwczesne odejścia, to znaczy dużo samotnych osób, bym powiedziała, że magia i nieuczciwość. Czyli boryka się pani na pewno z problemem z ludźmi, którzy chcą panią oszukać, okłamać. Chyba straciliśmy połączenie, ale u pani też depresje, ale to też wynika z daty urodzenia. W ogóle no niestety ma pani taki charakter, że pani się po prostu zamartwia. Ja zawsze mówię, że jak Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno, więc nie należy się martwić, chociaż to tak po próżnicy trochę gadam, bo i tak się martwicie o 100 rzeczy albo 1000. Prosiła Pani o uzdrowienie rodu, więc ja to zrobię. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, molestowanie, depresję, nieuczciwość, przedwczesne odejścia, złą magię, choroby z drzewa genealogicznego, Marzeny do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. Wypełniam Marzenę i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością i proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, pieniądze, wiara w siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne, żeby to pani przyszło. Odwołuję u Marzenki wszystkie kontrakty z tego i nie z tego świata, z tego i nie z tego wymiaru, przysięgi, odwołuję śluby samotności na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko. Usuwam z pani podświadomości negatywne wzorce, przekonania i programy. Wypełniam pani podświadomość energią miłości. Drzewo Marzenki jest uzdrowione. Jeśli chodzi o Sylwię, to jest to bardzo skryta osoba, stara dusza, więc swoje przeżywa, ale dobry człowiek. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani Doroto, witam serdecznie z tej strony tarocista Leszek. A witam pięknie Panie Leszku. Miło mi bardzo, że Pan ze mną dyżuruje, co prawda w domku, a ja na wizji, ale bardzo się cieszę, że Pan jest. Miło mi również z Panią dyżurować. Ja przede wszystkim witam serdecznie również wszystkich widzów programu Moc Magii. I drodzy Państwo, ja zapraszam do siebie, do anonimowych rozmów przy kartach Tarota. Ja jestem również mistrzem Reiki i wykonuję swoimi autorskimi 700-788-446. Tarocista Leszek, zapraszam właśnie Ciebie, a Pani Dorota życzę oczywiście dużo pozytywnej energii. Bardzo, że Leszek jest z nami, że dyżuruje, że dzisiaj jest noc z piątku na sobotę, więc możecie nie spać, bo jutro nie idziecie do pracy, właściwie dzisiaj, prawda? Danusia moja kochana, ja powiem tak, a propos pani syna, że jest to osoba, która będzie przemierzała świat. Świat go zawoła. On nie spocznie na laurach. On będzie pewnie już jest, prawda? Ma taki charakter, że jest ambitny. Dowartościujemy go wtedy, kiedy mu ładne rzeczy mówimy. Jak mu będziemy mówić, że ci nie wyjdzie, albo będziemy krzyczeć lub pouczać, to on będzie bardzo to źle znosił. Dla niego motywacją są fajne, dobre słowa. Zresztą matka zawsze wie, jak z dzieckiem gadać, bo po prostu matka to matka. Uważam, że tak, widzę go, że lata, widzę go, że skacze ze spadochronu, czyli jakby te rzeczy widzę. No nie mam jak pani dopytać, czy to się już dzieje, że on mówi o tym, że chce skakać ze spadochronu, ale uważam, że zrealizuje marzenia, że się do tej szkoły dostanie i predyspozycję ma. Uważać tylko u niego na kręgosłup. Dobrze. Widzę, że jesteście tam, kochani, że nie śpicie, bo tutaj widzę po tych SMS-ach, że oglądacie program, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Jestem tak rzadko, no bo raz w miesiącu tylko dwa programy, tak jak mówiłam, dzisiaj i jutro o 20 w internecie i potem w nocy na TVN7 i TVN. I znów z miesiąc, półtora mnie nie będzie, więc wykorzystajcie pięknie ten czas. Myślę, że to teraz czas też wakacji i urlopów, więc Państwo możecie troszkę
w nocy nie spać, bo nic nie woła was do pracy ani do zajęć, tylko sobie odpoczywacie, czego wam życzę, żeby wam się dobrze odpoczywało na wakacjach. Są wakacje, więc czas laby. Małgosia. Czy pisane jest poznanie właściwego mężczyzny, którym założę rodzinę, będzie szczęśliwa? Jak go pani widzi? Czy to ktoś, kogo znam? Małgosia się urodziła 1 marca 1993 roku. O ile ja dobrze to odczytuję, ale tak mi się wydaje. 1 marca 93. 1/3/93. Małgosia to jest taka ładna kobieta, bardzo kobieca, uparciuszek. Właściwy mężczyzna. Ciekawie napisane, co nie? Właściwy mężczyzna. Słuchajcie, każdego, którego spotykamy i wiążemy się z nim, wydaje nam się na początku drogi, że to jest ten właściwy. Czasem, żeby poznać tego właściwego, musimy z różnych beczek śledzie z solą zjeść. Różnie to jest. Czasem dorastamy, dojrzewamy do tego, żeby takiego, a nie innego mężczyznę poznać. Czasem, często wręcz jest tak, że jak poznajemy tego, z którym byłoby nam dobrze, to go odrzucimy, bo musimy koło zatoczyć, różne rzeczy przerobić, różnych rzeczy się o życiu dowiedzieć, żeby wrócić do punktu wyjścia. Tak niestety w życiu jest, albo stety, bo te doświadczenia są fajne, bo nas umacniają i nabieramy rozumu. Właściwy mężczyzna, kiedy przyjdzie, do 3 lat, myślę, że do 3 lat, jak będzie 2 z przodu, czyli 2020 rok, nie będzie tej 1, 18, 2021, 2020, bardziej mi się wydaje, że ten końcówka 2020 roku, kiedy pani pozna mężczyznę, który będzie miał jakąś przeszłość, każdy jakąś przeszłość ma, on będzie miał ją dość trudną, ale będzie to mężczyzna do rany przyłóż, pani Małgosiu. I założy pani z nim rodzinę i on będzie tym właściwym człowiekiem. Nie do końca będzie pani odpowiadała jego fizyczność na początku poznania, kiedy pani, nie za bardzo mi się podoba, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego naszego wnętrza. Ładna miska jeść nie daje, nasze babcie mówiły. I to tak to wygląda życie. Pewno, że fajnie jest, jak działa wizerunek ukochanego na nasze zmysły, prawda, że nam się podoba. Ale pamiętacie film, książkę, sztukę, przede wszystkim książkę o Ceranie de Bergeracu. Był brzydki, więc nie mógł liczyć na miłość, ale miał bogate wnętrze. Dziewczyna się zakochała w tym, co mówił i myślał. I to było, w tym się zakochała. My kobiety jesteśmy sentymentalne, romantyczne. Chociaż dzisiaj się wszystko to zmienia przez te wszystkie wymysły, techniki, więc i te wynalazki, że jakby odeszliśmy od tej prawdziwej natury człowieka, bo za dużo rzeczy wchodzi z zewnętrznych, technicznych i skupiamy się na tym, co nie trzeba. Ale to pewnie już wiecie. Ja uważam, pani Małgosiu, że tak będzie. Pyta mnie pani, jak wygląda. Jasny mężczyzna, włosy dłuższe, takie za ucho. Byśmy powiedzieli, nie pani typ, ale to, co on ma w środku, to jest zupełnie pani typ. I przyjdzie moment, kiedy pani zachwyci się nim i tym jego wnętrzem. I to będzie dobry dom na uboczu z czerwoną dachówką. O! To, co widziałam, powiedziałam, za 2 lata chcę telefon od pani, pani Małgosiu. Ja w telewizji jestem, słuchajcie, 8 lat. W różnych telewizjach, tak? I sobie zawsze
Obiecuję, że to już ostatni rok w telewizji, kiedy już jestem zmęczona i drogą, i tym niespaniem nocnym, że to już zostawić młodszym, ale wy mówicie takie ładne rzeczy, piszecie i prosicie, a ja się zawsze uginam. Moja Kasia i Jacek też zawsze zapraszają mnie tutaj do telewizji, więc trudno, żebym się nie ugięła, serce mam miękkie, jak wiecie. Poczekajcie, bo mi tutaj słuchawka wyskoczyła. I patrzymy, co dalej się tutaj dzieje. Telefon anonimowy to już zrobiłam. Proszę o uzdrowienie drzewa genealogicznego, Ania napisała. Ależ pani Aniu, bardzo proszę. Bardzo. I teraz Ania musi poczekać, bo jest telefon. Ale Ania obiecuje, że zaraz zrobię to drzewo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo. Halo, witam pięknie, Dorota Hałodyn-Biel. Dzień dobry. Witam. Dobry wieczór. Ja tu mówi Zofia, urodzona 1.12.1939 roku. Tak, pani Zosieńko. Chciałam, żeby oczyściła mi pani mieszkanie. 11, dobrze. Mieszkanie 11. I bym prosiła, dlaczego mi to ciśnienie? Może pani powiedzieć, dlaczego mi tak ciśnienie ciągle skacze i mogę uregulować go? A sprawdzała pani nerki, pani Zosiu? No tam mam jakiś kwas w nerkach. Bo tak jakby zobaczyłam nerki, że nerki są powodem tego nadciśnienia, tych skoków ciśnieniowych. Teraz, czy pani jest teraz, pani Zosiu, w swoim mieszkaniu? Tak, jestem. Dobra, to super, zaraz je oczyszczę. Tylko bardzo bym chciała, żeby pani zmieniła myślenie swoje. Bo pani lubi wracać do przeszłości i się tą przeszłością zadręczać. W ogóle pani w dzieciństwie przeszła swoją drogę, ale jest opieka z nieba. Pewnie pani przyzna mi rację, że czuła pani przez życie, że ta opieka z nieba jest. Tak. Dobre serce ma pani bardzo. Zosieńko, dobra, to proszę, zamykamy oczy i ja wchodzę teraz do pani mieszkania i sprzątam, czyli robię porządek energetyczny, a pani będzie mówiła nam tutaj, czy pani coś odczuwa, że ja robię. Dobrze. Widzę, że słyszę, że pani, widzę jak widzę, tylko mogę was słyszeć. Słyszę, że pani ogląda w telewizji. Tak, oglądam. Pani Zosieńko, przerwało się połączenie. Nie zdążyła pani powiedzieć, czy pani coś odczuwa. Ja jeszcze jutro będę od 20 w internecie, potem w nocy do waszej dyspozycji, więc może się uda dodzwonić i powiedzieć, czy się zmienia energia i czy pani coś odczuwała w czasie oczyszczenia domu. Pewno, że możecie. Poza oczyszczeniem rodu, ci wszyscy, którzy mnie znają od lat, wiedzą, że też oczyszczam domy, biura, budynki, działki. Czasem nie możecie latami sprzedać, prawda? Dobrze, na czym się tutaj miałam skupić? Na tej Ani. Aneczka, Anna, urodziła się 15 lipca 1956 roku. Ania prosiła o uzdrowienie drzewa genealogicznego. No też Ania swoje przeszła. Tak rzadko można spotkać szczęśliwą Annę. Piękne imię, bardzo popularne w każdej rodzinie, w miejscu pracy. Jakaś Anna jest, prawda, wśród znajomych. Chociaż dzisiaj jakoś
rzadziej dajemy dziewczynkom na imię Anna. Kiedyś tak częściej, prawda? A dzisiaj tych małych Aneczek to tak nie ma. Moda przychodzi, słuchajcie, na udziwnione imiona albo czasem na staropolskie. To zależy, jaka dzielnica Polski i jakie tradycje w rodzinie. Ale faktycznie tak rozejrzyjcie się po znajomych i po rodzinie, że tych malutkich Aneczek nie ma za dużo. Aneczka przeszła swoje, też ma opiekę z nieba, ale Aneczko, poczekaj, zrobię drzewo, ale jest telefon. Witam pięknie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Dorotko. Witam pięknie. Pani Dorotko, ja bardzo tak? bym prosiła o uzdrowienie drzewa genealogicznego. Moje imię Grażyna, urodzona 28 listopad 1963. Dobra. Pani Grażynko, 28 mówi o tym, że mamy pokoleniowe problemy w związkach. Tak, zgadza się. Dużo lęków. Jak pani przyciąga mężczyzn do egoistów, a jeszcze tak, pani podsyca tak. tych egoizm, bo pani jest dlatego, dobry człowiek. Jestem sama obecnie. No, wyjąć lekcję. Osoba, która zagłaskuje kota na śmierć, która jest chodzącym dobrem, służy swojemu mężczyźnie, jest samotna. Mężczyzna idzie do takiej kobiety, wokół której musi polatać. No właśnie. No. Ale niestety i moje dzieci mają taką samą sytuację. No tak, no bo drzewo. Ten ród tak nas ciągnie. U pani tak, ogóle, śluby tak, samotności. Się, Grażynka, tak, nie, śluby nie samotności. W ogóle. No, no właśnie. Nie, raz, że jest przekleństwo. Dwa, ktoś głodował w rodzie, więc jest nadwaga albo niedowaga. Zgadza się, zgadza się. Śluby samotności, poczucie osamotnienia, ludzka zawiść i zazdrość, choroby. No to wszystko pasuje, pani Dorotko. No to robimy porządek. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady, blokady na związki, uroki niszcze, przekleństwa, poczucie osamotnienia, zazdrość, choroby, głód. Z drzewa genealogicznego Grażynki do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. Wypełniam Grażynkę i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością i proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, wiara w siebie, szczęście, zgoda w rodzinie, żeby do pani przyszło. Odwołuję u Grażynki wszystkie kontrakty z tego i nie z tego świata, przysięgi, odwołuję śluby samotności, śluby ubóstwa na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko. Usuwam z pani podświadomości negatywne wzorce, przekonania i programy. Wypełniam pani podświadomość energią najwyższej miłości. Drzewo Grażynki jest uzdrowione. Pani Grażynko, powinno zadziać się na przestrzeni 12 miesięcy, czy fajnie jak tak energie nie mówią rok, tylko 12 miesięcy. No właśnie, mile przyjmuję. Prawda? Zadziać u pani dobrze, jeśli chodzi o związki. Jakby przekleństwo, które na pani rzucono, jak pani miała 9-11 lat, nie wiem. Mogła pani wtedy... Oj, tak, tak może być, pani Dorotko, dlatego że ja byłam podobno bardzo ładnym dzieckiem. Tak, ładna kobieta w dacie urodzenia. Więc, Przez to miałam dużo właśnie problemów. No tak, no tak. I też dużo zazdrości było w rodzie, więc... Tak, tak, zgadza się. Jakby ten urok, tak, urok i przekleństwo zabrało to szczęście. Bo patrząc na urodę, pani powinna mieć tych adoratorów.
A jak są śluby samotności i kobieta jest ładna bardzo, no to koleżanki jej nie bardzo lubią, prawda? No to jest fakt. Natomiast... Nie mam przyjaciółek, pani Dorotko, nie mam. No tak, zdaję sobie sprawę. I teraz pani Grażynko, jeszcze pani ma dobre serce i wszystkim pani pomaga, ale pani dzieci znajdą sobie partnera szybciej. Natomiast pani, no tak jak powiedziałam, 12 miesięcy do 12 miesięcy, ja pani zaraz powiem, bardzo mi się pokazuje kwiecień, czwarty miesiąc, no to kwiecień, że w tym kwietniu się zadzieje coś takiego, że odmieni się ten los. Ja co prawda zrobiłam drzewo i czas może się zmienić, natomiast czasem po prostu czekamy, czy albo energie czekają na to, żebyśmy byli gotowi na związek. To nie jest prosta sprawa związek, wiecie. Grażynka jest osobą ze wszechmiar dobrą. Ona zagłaszczy kota na śmierć w tej sekundzie, więc mężczyzna, ciepłolubne stworzenie, lubi, żeby go pogłaskać, ale tak naprawdę w drugą stronę też ma to działać. Grażynka dużo z siebie daje w zamian, nie oczekując niczego. Nie ma tak. Dajesz, więc ty też się otwórz na branie. Dobra, Grażynka? Wiem, że straciliśmy połączenie, ale na pewno Grażynka dosłuchała mnie w telewizji. Będzie dobrze. Kochana dziewczyna, silna, twarda, dużo lęku, uważać kręgosłup, nerki, na to uważać. Pokoleniowe problemy w związkach, dlatego się tak zadziało. I tak jak tu wyjęłam karty, śluby samotności robią niestety swoje. I tak chciałam pogadać trochę a propos tych tematów, które żeśmy sobie tu niby przypadkiem, tak, wiadomo, że nie ma przypadków, ruszyli, bo zaczęłam mówić o tym, że teraz mamy taką możliwość w telewizji, że możecie państwo z zagranicy do nas zadzwonić i z Niemiec, i z Wielkiej Brytanii, czy z Kanady, nie ma problemu. I to mi nasunęło jakby taki temat tej naszej Polonii, tych naszych rodaków, którzy mieszkają na obczyźnie. Pamiętam, że byłam na wycieczce zagranicznej i tak się cieszyłam, że już wjechałam do Polski. I myślę, że część z państwa coś takiego ma, jak tą nostalgię za krajem, za Polską. Bardzo dużo młodych ludzi wyjechało za chlebem, ponieważ no, zarobki nie starczały na to, żeby godnie żyć i zapewnić byt rodzinie. I to zostawianie rodziny w Polsce i wyjazd, bo często tak jest, że zostawiacie tutaj kogoś i wyjeżdżacie, nie zawsze możecie zabrać rodzinę, bo przecież wiadomo, dzieciaki do szkoły, czy dobytek, czy cokolwiek innego. Nie wszyscy się nadają też na to, żeby funkcjonować gdzieś za granicą. To jest cała wyprawa, to jest pełno lęków, czy się uda i jak tam będzie. Więc nie wszyscy się do tego nadają. No i tak się porobiło, że teraz w Polsce nie ma rąk do pracy. Ale to tak naprawdę dramat dla rodziny, ten wyjazd z domu, z kraju, kiedy dzieci tęsknią, płaczą za tatą czy za mamą. Niestety też dzieje się tak, że się no, troszkę rozluźniają te więzi rodzinne, że przychodzi nagle miłość, że przyzwyczajamy się do tego, że nie jesteśmy poza domem. I to jest tak, że mówicie sobie, że ja jeszcze tylko 2-3 miesiące i potem wracam do kraju, tylko zarobię na to i na to i na to. Pieniądze smakują, zawsze. Więc tak to jest, że potem następna dziura do załatania wychodzi, albo następne rzeczy chcemy i nie chcemy wracać na te zarobki takie, jakie tutaj są.
i ten pieniądz kusi, a rozstania rodzinne są na jakiś czas dobre, ale nie na długo. I pewnie tego wszystkiego doświadczyliście. Jakoś też temu rodzicowi, który zostawia tu dzieci, umyka dorastanie tego dziecka. On potem o tym dziecku niewiele wie, bo tak wiele stracił. Jeszcze jak pracujecie za bliską granicą, w sensie mieszkacie na zachodzie Polski, tak jak ja, i jeździcie do Niemiec i przyjeżdżacie raz w tygodniu, to, no to jakby czuwacie nad tą rodziną, macie te więzi, ale już jadąc do Wielkiej Brytanii, czy jeszcze gdzieś dalej, to, no to nie ma takiej możliwości i koszt jest spory i czas na to nie pozwala. Nie wiadomo, co ty w takich momentach poradzić, prawda, bo też tutaj dochodzi ta sprawa taka bardziej intymna, czyli zdrad, czy ktoś kogoś mąż nie poznał, czy żona, czy jesteśmy wierni. To wiecie, jak jest więcej pieniędzy, to różne więcej rzeczy kusi, prawda? Człowiek się czuje lepiej, jak ma więcej pieniędzy, pewniej, jest odważniejszy, więc zaczyna mu się zmieniać myślenie. To są bardzo trudne rzeczy. Dobra. Ja tutaj miałam, bo ja, co ja tu mam, kochani? Naprawdę nie śpicie, bo widzę, że mam tutaj SMS-ów sporo. I obiecałam Annie, tak? Anna to jest osoba, która ma problemy z głową, w sensie, jeśli w dacie urodzenia pokazują się pewne liczby, to oznacza słabą głowę. Że mamy wszystkie choroby związane z głową, to co mamy na głowie, oczy, uszy, zatoki, nerwy, ciśnienie, ale też ta sama liczba, która mówi o tych problemach takich, że możemy mieć depresję, mówi o opiece z nieba. Aneczka, odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii, backdrive w siebie, choroby, problemy w związkach z drzewa genealogicznego Ani do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. Wypełniam Anię i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością i proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, żeby do Pani przyszło. Odwołuję kontrakty u Ani, przysięgi, śluby samotności na wszystkich poziomach Pani istnienia. Uzdrawiam Pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam Pani wewnętrzne dziecko. Usuwam z Pani podświadomości negatywne wzorce, przekonania i programy. Wypełniam Pani podświadomość energią najwyższej miłości. Drzewo Anny jest uzdrowione. Anna, szybki człowiek, wszystko biegiem. Pozdrawiam Pani Aniu. A ja, kochani moi, oczywiście jestem do Waszej dyspozycji, ale teraz pierwsza przerwa, króciutka, i po przerwie się widzimy.
No i jak tam, kochani, jesteście po tej przerwie? Takiej krótkiej, prawda? Mam nadzieję, że zrobiliście sobie coś do picia. Nie mówię tu o drinku, o herbacie albo o czymś zimnym. Chociaż leje. Leje i przestało być gorąco, więc się tak pić nie chce. W nocy staramy się nie pić, bo to wcale nie jest dobre, więc ja tutaj, jak widzicie, szklanka cały czas pełna. Zresztą ja w ogóle tak żyję, że szklanka jest nie do połowy pełna, tylko aż do połowy pełna, a nie w połowie pusta. Cieszcie się życiem i wszystkim, co was otacza, chociaż wychodzi nam to coraz gorzej. Myślę sobie, że Ziemia w ogóle ma teraz trudny czas. I zwierzęta, i rośliny, żeśmy zaniedbali tą naszą piękną planetę, błękitna planeta. Nie wiem, już jest chyba foliowa planeta, a nie błękitna. Dzisiaj mówimy na temat tych ludzi, którzy za chlebem musieli wyjechać za granicę, musieli opuścić rodzinny dom, opuścić nasz kraj i porzucić swoje strony rodzinne i porzucić swoje rodziny, w sensie porzucić, no po prostu zostawić i wyjechać, bo mnie to zawsze bolało i boli, że zostają kobiety lub mężczyźni, bo to różnie się umawiacie, prawda? I tęsknicie i bardzo, zobaczcie, ile związków się rozpada przez te pieniądze tak naprawdę, bo wyjeżdżacie po to, żeby zarobić pieniądze. Coraz więcej kusi, coraz rzeczy więcej kusi, coraz więcej chcemy nowych telewizorów, nowych tabletów i nowych gadżetów, zupełnie bez sensu, no ale tak to jest wszystko zrobione, żeby chcieć coraz więcej i kupować coraz więcej. A innym zwyczajnie brakuje chleba. I inni jeszcze mają długi, z których chcą wyjść. A inni się zaplączą w długi, prawda? Kupując no czasem zbędne rzeczy, ale znów kusi wszystko. Kowalski ma to, czemu ja nie mam. Byłam kiedyś świadkiem takiego zdarzenia, kiedy jechałam autobusem. Stałam na dworcu i podjechał autobus, ten dalekobieżny do Wielkiej Brytanii, tak było napisane, i stała mama z dziećmi i żegnali męża i ojca. Odjeżdżał do tej Anglii i dzieci płakały i ta kobieta się trzęsła też. I myślę sobie, że tak bardzo byli doprowadzeni do ściany, żeby zdecydować się na ten krok. Było mi bardzo za tą rodzinę przykro i źle i smutno. I tak patrzę na ten świat, że zobaczcie, że ciągle ta wędrówka ludów i ludzi trwa. Że ludzie zmieniają nie tylko miasta, ale państwa i kontynenty do nowych miejsc, do nowych środowisk, do obcego państwa. Uczycie się języków, bo uczymy się w szkole już, prawda? I dobrze, no bo to warto znać języki, ale nie, tak człowiek wyrwany z kontekstu, z tego miejsca, gdzie wszystkich zna, no ma utrudnione to życie i sam zupełnie. Samotność jest trudna, więc czasem sobie kogoś tam przygruchacie niestety i nieszczęście gotowe. No ale świat na nas wymusza, tak? Odciąć nas od tradycji, od korzeni, to zabrać nam to poczucie więzi i skierować nas na inne tory. Tak naprawdę jesteśmy silnikiem, rodziną przecież. Zawsze nam powtarzają, że rodzina najważniejsza. No tak. No tak, bo o kogo się oprzemy, jak nie o nich. Chociaż no, przez pieniądze bardzo dużo rodzin się gniewa ze sobą, kłócicie się o pieniądze, o majątki. I to jest takie bardzo przykre.
ja jak jadę do was, to sobie mówię, będę fajne rzeczy mówiła. I zawsze schodzę na trudne tematy. Ale mam telefon, witam pięknie, dobry wieczór. Dobry wieczór. A witam pana pięknie, Dorota Haładyn-Biel. Daniel z tej strony. Witam panie Danielu. W jakiej sprawie do mnie dzwoni? Uzdrowienia całej rodziny. Czy ja mogę, panie Danielu, prosić pana datę urodzenia? 24.09.80. Mhm. Głos ma pan tak młodziutki, że myślałam, że może pan ma z 20 lat, a tutaj już widzę 38. Ale fajnie mieć taki młody głos. Panie Danielu, no tak, bo pan jest wrześniowy, to jeszcze trochę. Jest pan osobą wrażliwą, niepewną siebie, czyli mam swoje kompleksy. Jest pan starą duszą, więc różne ciężkie historie były pana udziałem. Jest pan uparty, fajnie mieć własną firmę. Jest pan zaradny, ale całe życie pan musi toczyć walkę o wszystko. Traci pan i buduje, i traci pan i buduje, i tak zapewne jest. Jest pan dobrym człowiekiem, ma pan serce dla wszystkich, o sobie pan zapomina. Patrzę, co u pana w rodzie. Niechciane dzieci, niechciane ciąże, depresje, przedwczesne odejścia, problemy w związkach, ludzka zazdrość. Dużo przepracowane jest. Tak stara dusza to sobie dużo bierze do przepracowania, więc myślę sobie, że swoje pan przeżył mimo młodego wieku. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, depresje, żal, niechciane ciąże, odrzucenie, ludzką zazdrość i zawiść, problemy w związkach, głód, brak wiary w siebie, choroby ciała, duszy, umysłu, ducha, z drzewa genealogicznego Daniela do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. I wypełniam Daniela i jego ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością. I proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, wiara w siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne, dobrze płatna, satysfakcjonująca praca, zgoda w rodzinie, szczęście, żeby do pana przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty u Daniela, z tego i nie z tego świata, z tego i nie z tego wymiaru, przysięgi na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pana pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pana wewnętrzne dziecko. Drzewo Daniela jest uzdrowione. Panie Danielu, uważać na kręgosłup i na układ moczowy, czyli nerki, pęcherz, nogi, bo pan wszystko biegiem. I wyrzucać tą energię. Jeżeli pan ma emocje, to je wywalać. Albo w sporcie, albo powiedzieć, na to się zgadzam lub nie zgadzam, bo pan jest dobry, nikogo pan nie chce zrobić krzywdy słowami, nikomu go nie chce pan obrazić, a kumuluje pan w sobie te niewypowiedziane rzeczy. I w związku z tym trzeba uważać na kręgosłup. Może jakiś sport uprawiać, żeby wywalić tę energię z tego kręgosłupa. Jak u pana z tym kręgosłupem? Przecież dwie nogi połamałem ostatnio w ciągu 2 lat. Kręgosłup na coś dolega, mnie tam coś uwiera, jakby dysk wypadł. Pan ma w dacie urodzenia szybkość. Wszystko biegiem, zaradna osoba. I zaznaczone w dacie urodzenia problemy z nogami, ale aż tak, żeby... No myślę, że tutaj po uzdrowieniu drzewa będzie inaczej. Więcej wiary w siebie, więcej miłości do siebie, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, a pan wszystkim pomaga, o sobie pan zapomina. Nie jest tak? Nie wiem. Nie będę siebie oceniał. No ale któż pana lepiej zna niż pan sam?
Mogą być trudne relacje, mogą być trudne relacje z ojcem. Pan jest taki idealista. Uważa pan, że wszyscy są kochani i dobrze, a potem się przekonujemy, że jest zgoła inaczej. A komu pan w rodzinie chciał pomóc jeszcze? Coś pan do mnie mówił o rodzinie? No o całej rodzinie, o całym pokoleniu. No tak, to no, robiąc pana to się zahacza o rodzeństwo i o mamę i o tatę, tak? Bo tutaj jak pana się robi, no to i taty, mama i mamy drzewo się automatycznie oczyszcza. Jeżeli rodzeństwo jest z tych samych rodziców, to oni też się, że tak powiem, załapią na to uzdrowienie drzewa. Pan jest bardzo wrażliwy człowiek, bardzo intuicyjny. I bardzo, bardzo kochany. Tylko uważać na ludzi, którzy mają niecne zamiary w stosunku do pana, bo to, że pan nie mówi, nie znaczy, że pan nie czuje, czy ktoś jest w porządku w stosunku do pana, czy nie. I tak w rodzie tutaj było, że byli ludzie, którzy nie byli uczciwi, więc teraz pan ma do czynienia z ludźmi, którzy chcą pana wykorzystać albo oszukać. Bronić się przed tym, czyli kierować się intuicją. Dobra? I wyrzucać te emocje, bo pan jest bardzo skrytą osobą. No stara dusza, więc swoje pan przeszedł. Zasady ma pan silne, moralne. Silny pan jest bardzo. A z drugiej strony cały czas trzeba walczyć, budować życie od nowa. O, super. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie Danielu. Dobrej nocy. W związku z tym, że tablet nam tu nawalił, więc dostałam, kochani moi, SMS-y, które wysłaliście na kartce, więc czytam. Kasieńka napisała. Kasia się urodziła 23 maja 1988 roku. Czy Mateusz mnie kocha i czy będziemy razem? Nie mam napisanej daty urodzenia Mateusza, więc trudno mi powiedzieć, ale tak, nazwiemy tą tutaj kartę Kasię i drugą kartę weźmiemy i powiemy, że to jest Mateusz. I zobaczymy, jak to z tą miłością u tego Mateusza. Martwi się pani. Jest dobrze, będziecie państwo razem. Tu jest w przeciwnościach mężczyzna, który jakby nie życzy wam dobrze, tak? Który blokuje tą energię. Pewnie pani będzie wiedziała, o jakiego mężczyznę chodzi, starszy od was, który się jakby wtrąca w to, ale on ma uczucia do pani. Proszę się nie martwić. Będziecie państwo razem. Ewidentnie tutaj karty pokazują. Mimo, że nie mam daty urodzenia Mateusza. Dziękuję bardzo pani Kasieńko. To już mamy załatwiony ten SMS. I teraz Ola. Aleksandra. Zobaczę, czy to może się włączyło, nie? Aleksandra. I też o miłość Ola pyta. Ola urodziła się 17 kwietnia 89 roku. Czy Radek 25 stycznia 84 mnie kocha, czy chce wrócić do mnie? To tak jest, pani Olu, że my wiemy, czy mężczyzna nas kocha, czy nie. Gestem, słowem, uczynkiem wszystkim pokazuje, że nas kocha. Jak nas nie kocha, też wszystkim pokazuje, że nas już przestał kochać. To jest dobry człowiek, tylko tutaj dużo ma do powiedzenia jego mama. Jest jakaś kobieta, która ma duży wpływ na niego. To może być mama, siostra. I tutaj jakby się wtrącanie mam do życia dorosłych dzieci nie jest dobrym pomysłem i nigdy nie było dobrym pomysłem. Tak, chęć założenia rodziny, czy on do pani wróci? Patrzę, ucieka mi ta słuchawka. Czy Radek wróci do Oli? Czy chce wrócić do Oli? Tu jest Radek, a tu jest Ola.
i patrzymy. Będą wiadomości od niego. Na razie jest wojna, bym powiedziała. Wojna. Na razie jest wojna. Będzie rozmowa. Podróż jakaś, zaproponuje pani podróż. Tak, tylko na razie jakby między wami stan wojny, czyli bardzo dużo się złego zadziało, bo jakby tornado przeszło przez wasz związek. No nie, nie ma telefonu, więc nie mam jak znaleźć potwierdzenia tutaj u Oli. Ale dla mnie tak, do 3 tygodni powinien być powrót. Grażynka napisała, proszę uzdrowienie mojego drzewa, na co zwrócić uwagę, czy w mieszkaniu mam negatywne energie. I Grażynka, zaraz tutaj napiszę datę urodzenia Grażynki, 22 luty 74. No Grażynka ma intuicję, ona ma wielką wrażliwość na energię, czyli jak czuje dyskomfort w mieszkaniu, to pewnie tak jest. Co tam w mieszkaniu jest? No bym powiedziała, że tak nie ma szlaku astralnego, nie ma tak, żeby droga dla duchów, szlak astralny. Czy dusze są jakieś? Grażynka, poczekaj, ja oczywiście odpowiem na tego SMS-a, ale słyszę, że mam połączenie. Witam pięknie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Dorota Haładen-Biel. Z kim rozmawiam? Bardzo, bardzo mi miło. Joanna Osiewicz. Pani Asia. Mi również miło, Pani Asiu. Ja bym chciała, żeby Pani uzdrowiła moje drzewa genealogiczne, moją rodzinę od problemów finansowych. Asiu, poproszę datę urodzenia. 20 września 72 rok. Pani Joanno, dużo lęków, dużo kłopotów rodzinnych, a z drugiej strony jest Pani osobą bardzo rodzinną, zaradną, stara się Pani bardzo. Uparciuszek z Pani. Jeszcze na dodatek łatwowierna ta Asia, bo jej powiedzieli... Naiwna. No, łatwowierna, naiwna, tak jest. Uważać na kręgosłup, na kości, na nogi, na nerki, niestety, układ moczowy, dużo lęków. Wszystko się zgadza. Pani Asiu, są śluby ubóstwa złożone i dlatego tak jest. Jak złożone są śluby ubóstwa, to chociażby nie wiadomo co, to dostajemy, jak dostajemy pieniądze, to na chwilę i potem nam los zabiera. Czyli coś się takiego dzieje, że pieniądze wyciekają, bo to śluby ubóstwa. Trzeba odwołać śluby ubóstwa. I zaraz to zrobimy, dobra? Asieńka siada wygodnie, ja robię swoje. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie. Wzorce, programy, kody. Blokady na związki, wszelką przemoc psychiczną, fizyczną, depresję, uroki, przekleństwa mają zniknąć, molestowanie, choroby, ciała, duszy, umysłu, niszczę złą, szkodliwą magię, odwołuję śluby ubóstwa, choroby muszą zniknąć, drzewa genealogicznego Joanny do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki i wypełniam Asię i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością. I proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, zgoda w rodzinie, szczęście, żeby do Pani przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty z tego i nie z tego świata, przysięgi. Odwołuję u Joanny śluby ubóstwa na wszystkich poziomach Pani istnienia. Uzdrawiam Pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam Pani wewnętrzne dziecko. Usuwam z Pani podświadomości negatywne wzorce, przekonania i programy. Wypełniam Pani podświadomość energią najwyższej miłości. Drzewo Asi jest uzdrowione. Pani Joanno,
wziąć kartkę A4 i napisać grubymi literami: żyję w przepychu i bardzo mi z tym dobrze. I stoimy 10 minut dziennie bosymi stopami na tej kartce. Jeszcze raz powtarzam. Żyję w przepychu i jest mi z tym bardzo dobrze. Tak. Jest mi w tym dobrze, czy dobrze się z tym czuję? Tak jak pani chce, niech pani napisze. 10 minut dziennie bosymi stopami stoimy i czujemy, jak pieniądze przechodzą przez całe nasze ciało od stóp. I już. Tak? Udało się zapisać? Udało się zapisać, tylko nie wiem, czy mam powiedzieć dziękuję, czy nie. Dziękuję za miłą rozmowę i już. Dziękuję za miłą rozmowę, dziękuję bardzo. Dziękuję, pa, pa, pa. To tak, szczęściu trzeba pomóc, co nie? Wiecie, jak to jest z tym szczęściem. Nie zawsze chce przyjść. Tak jak mówili, że umiejętności na mundialu umiejętnościami, a szczęście też potrzebne. I tak patrząc na te mecze na mundialu, sprawdza się to, co mówię, prawda? Że oprócz umiejętności trzeba mieć trochę szczęścia. Nie wszyscy to szczęście mają. No wiadoma sprawa. Ale jak szczęścia zabraknie, to tutaj tej umiejętności nie odegrają tej zasadniczej roli. Niemniej mecze oglądamy, co nie? Wiadomo. Mundial raz na 4 lata, no to wiadomo, że ogląda się całą rodziną. Ja oglądam w każdym razie z moim mężem mecze. I sobie komentujemy i wiemy, że nasi synowie też oglądają. I ja, nawet moja córka oglądała. Nawet oglądałam mecze, żeśmy dzwonili i komentowali. No i już wielkie wydarzenie sportowe, tak? O randze światowej. No i teraz kolejny telefon, więc już nie skończę tematu. Witam pięknie, dobry wieczór. Dobry wieczór, cieszę się bardzo, że udało mi się do pani dodzwonić. Również miło. Bardzo bym prosiła o oczyszczenie drzewa genealogicznego. Mam na imię Katarzyna. Kasia. Urodziłam się 7 marca 1974 roku. Dobra. Czwóreczka. Kasieńka, tu już trzeba było tego 8 na Dzień Kobiet się urodzić. A to tak, no, się tak, moja mama pchałaś na się. No, tego, nic planu. Miałam Tomek, a nie Kasia. A no. No i tak. I się mamie nie udało, że tak powiem. Ale i tak. Mamie się nie udało. Mamie się udało, bo Kasia dobry człowiek. Dziękuję. Ale jeżeli w okresie prenatalnym któryś z rodziców powie do tego brzucha, czyli do tego dziecka, które jest w środku, że chce, żeby był syn, albo chce, żebym była córką, żeby była córka, a on się okazuje, że nie jest, jak się urodzi, bo kiedyś nie było tego USG, żeby sprawdzić tą płeć, to co nieco, bym powiedziała nawet więcej niż co nieco, niszczy naszą drogę życiową. Ponieważ oni chcieli chłopca, to tak, jest pani urodziwa, ale jest pani jak facet, wszystko biegiem, wszystko w biegu pani załatwia, ogarnia wszystko, tak, wyręcza facetów. Normalnie nosi pani spodnie, no bo tak powiedzieli, tak, jak pani była w brzuchu. Więc będzie ciężko w związkach. Było, ale teraz jest lepiej, bo poprawiłam się troszkę. Dobrze. Starałam się skoczyć w spódnicę. Bardzo dobrze. I tą duchową, i tą fizyczną. Bardzo dobrze. Tak jest. Dobra, patrzymy, co u pani w rodzie. Uważać na te nogi, bo pani jest nie do zatrzymania. Ja na takie osoby mówię w biegu robione. No, wszystko biegiem, nic powoli. Dokładnie. To prawda. No, w biegu. A urodziwa kobieta, możecie mi wierzyć. No nie bądź skromna, a Kasia powiedz, że prawda. Staram się. Dziękuję. Kochana moja, no musiała się pani trochę w życiu nawalczyć. Bardzo.
Traciła ale pani wszystko i budowało od nowa. Jest pani intuicyjna, wrażliwa, nie wierzy pani tylko w siebie, ale no, się nie dziwię, ponieważ rodzice chcieli chłopca, tak? Dokładnie. A proszę powiedzieć mi, bo słyszę, że pani nie śpi. I się pani nie kładła. Proszę powiedzieć, z jakiej części świata pani dzwoni? Wielka Brytania. W zasadzie proszę w Szkocji. 40 minut od proszę Dunbar. Proszę bardzo. I fajnie, ja że... Panią, tak, ja? Ja panią bardzo, bardzo, bardzo długo na panią czekałam tutaj, bo ja widziałam panią, nie wiem, w zeszłym roku. I próbowałam maila jakoś wysłać, ale jakoś wszystko mi uciekało. I chyba aż do tego momentu, kiedy dzisiaj nie mogę spać, a tu ciach pani na wizji. Jestem, no. Tak. To jest przecudowne no. Po prostu. Super, bardzo się obok cieszę. Obok mnie śpi córka, która też bardzo chciała właśnie z tego uzdrowienia przewagi neurologicznego. Dobra, to zrobimy Kasię i poleci. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa i chyba się pani cieszy, że można teraz z tej Anglii zadzwonić, prawda? Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, naprawdę. Kasieńko, to robimy. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady, blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii, brak wiary w siebie, niechciane ciąże, niechciane dzieci, poczucie osamotnienia, opuszczenia, przedwczesne odejścia, depresje, choroby ciała, duszy, ducha, brak wiary w siebie. Z drzewa genealogicznego Katarzyny, do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. Wypełniam Kasię i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością i proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, wiara w siebie, szczęście, żeby do pani przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty z tego i nie z tego świata, z tego i nie z tego wymiaru, przysięgi. Odwołuję śluby samotności, śluby ubóstwa na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam Kasię pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko. Drzewo Kasieńki jest uzdrowione. Pozdrawiam Kasię i jej córeczkę śpiącą i bardzo dziękuję za telefon z tak daleka. Pozdrawiamy Szkocja. Pozdrawiamy, życzymy powodzenia. A dopiero coś, co mówiłam o tych osobach, które mieszkają poza Polską i tęsknią. I oglądają nas. To jest po prostu przecudowne. I cieszą się, że ten numer został uruchomiony. Naprawdę fantastyczna sprawa, że ci nasi rodacy mogą oglądać i też się dodzwonić. Nie tylko, że obejdą się smakiem, popatrzą na program i nie mogą skorzystać. Mogą skorzystać. Zobaczcie, pod moim wizerunkiem numer z Wielkiej Brytanii tutaj do studia i państwo się mogą dodzwonić, skontaktować i poprosić o to uzdrowienie rodu. Słyszeliście, pani czekała rok na to, żeby ze mną się skontaktować. Czasem jak mamy bardzo trudne to drzewo, to chociażby nie wiadomo, co się działo, to wszystko idzie pod prąd, pod górę i nie można się ani prywatnie ze mną skontaktować, ani tutaj na wizji. Ja, jak wiecie, też jestem, mam audycję swoją w radiu. Teraz jest zawieszona, bo są urlopy, czas wypoczynku, więc od września będę znów prowadziła te programy w tym naszym radiu zielonogórskim, ale przecież w dobie internetu można obserwować i słuchać nas również w internecie. Więc udzielam się jak mogę. W tym radiu pracuję całkiem charytatywnie. Nie biorę absolutnie za to pieniędzy. Po prostu pomagam ludziom i koniec. No i już, no bo Ziemia wymaga pomocy. A przecież nie mieszkamy poza nią, tylko na Ziemi, więc my, ludzie też potrzebujemy, mieszkańcy planety potrzebujemy wsparcia i pomocy, kiedy planeta ma się tak źle. Nie mamy nawet świadomości, jak bardzo źle. Nie wiem, jaką Ziemię zostawimy naszym następnym pokoleniom. Także trzeba się budzić, kochani,
poszerzasz tą wiedzę o ziemi, o tym, jak pomóc ziemi, jak ją wesprzeć, jak tutaj to zrobić, żeby ziemia przetrwała i jak pobudzić tą świadomość. No nie wszyscy są gotowi na to obudzenie i przebudzenie, ale coraz więcej ludzi się budzi, bo słyszę, czytam o tym, że coraz więcej jest ludzi świadomych i osób, które nie tylko się modlą o dobro ziemi, ale również różne rzeczy czynią dla dobra tej planety. Nie mamy innej na wymianę, kochani. Można dysk w komputerze zmienić, hasło można zmienić, można zmienić dom, ale nie można wymienić planety na inną planetę. Chociaż ten znany fizyk powiedział, że za 100 lat trzeba będzie opuścić Ziemię. Czyli potrzebne są statki kosmiczne, które nas stąd zabiorą. Nie wiadomo na jakieś sztucznie wytworzoną warunki na innej planecie. Ciekawa jestem jakiej. Nie dożyję pewnie tego, bo mówił, że za 100 lat, ale już widać, że Ziemia się ma źle, że zrobiliśmy mnóstwo rzeczy, żeby tą Ziemię zniszczyć. Nie potrafimy ani ze światem zwierzęcym, ani ze światem roślinnym, ani ze światem ludzi być. Jest pełno zazdrości, zawiści, przemocy, głupich, niepotrzebnych występków. W Zielonej Górze, słuchajcie, ktoś zabił 7 jeży i poustawiał w rządku. Nie wiem skąd, znaczy myślę, że wiem skąd ta agresja u ludzi. To myśmy dali tym młodemu pokoleniu gry komputerowe, które polegają na tym, że się zabija przeciwnika. Krwawo to wygląda, to jest ta adrenalina. Przestaliśmy kierować się miłością. Niestety rozluźnęły się więzi rodzinne, bo każdy idzie do swojego pokoju, każdy je posiłek, czy to niedziela, czy nie, przy komputerze w swoim koncie. I nie ma scalenia rodziny, nie ma siły na to czasu, bo jesteśmy przepracowani, zapracowani, gonimy za pieniędzmi. I no bo tak na nas świat wymusza, że jesteśmy niewolnikami pieniędzy tak naprawdę. A ja wolę być niewolnikiem miłości, w cudzysłowie oczywiście, ale pieniądze są potrzebne nam tutaj na ziemi. Już bez nich nie ma życia, co nie? No dobra, tak troszkę smutno nam się zrobiła, ta Grażynka czeka, aż oczyszczę jej dom. Powiedziałam pani Grażynko, że nie ma u pani szlaków astralnych, nie ma, czyli tej drogi dla duchów. Energetycznie Grażynka, muszę trochę wejść w jej energię, Grażynka 22 lutego 74, ona ma wielką intuicję. Grażynka przeszła swoje, ma też opiekę z nieba. Nerwy, a, ładna kobieta, dobry człowiek, łatwowierna, przeszła pani piekło. Ja sobie myślę tak, że u pani coś na spocie słonecznym jest jakby ten lęk albo taka ludzka trudna energia spowodowała, że ja tu przy sercu widzę ciemne energie, a one mogły spowodować to, że pani zaczęła się bać i to przyciąga następne trudne energie. Prosi pani o uzdrowienie drzewa, więc ja tutaj przy okazji tego drzewa zrobię to serduszko, a patrząc na pani dom, po prostu go oczyszczę i nie będę tutaj zastanawiała się długo, co tam są za energie. Jak wchodzę do pani domu, po prawej stronie są takie energie, jakby napierały. Taka energia, trzeba zadać sobie pytanie o sąsiadów, o tych, którzy z tej pani prawej strony mieszkają. Czemu ta prawa strona jest taka gorsza? Ja oczywiście to oczyszczam.
Grażynka. I popatrzymy, co z Grażynki drzewem. I popatrzymy, czy tablet chce z nami rozmawiać. O, jest 1%, hura. U Grażynki, problemy w związkach. Bardzo dużo pani zrobiła, to bardzo dużo pani przepracowała. Śluby ubóstwa, żal niechciane ciąże, uroki, depresje. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki. Odwołuję śluby samotności, niszczę żal niechciane ciąże, odrzucenie, poczucie osamotnienia. Niszczę uroki, przekleństwa, zdrady, porzucenia, problemy w związkach. Z drzewa genealogicznego Grażynki do pierwotnego poziomu stworzenia z dnia ojca i matki. I wypełniam Grażynkę i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością. I proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie, psychiczne, fizyczne, pieniądze, zgoda w rodzinie, szczęście, żeby do pani przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty z tego i z tego świata, przysięgi, odwołuję śluby ubóstwa, śluby samotności na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam Grażyny pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko. Drzewo Grażynki jest uzdrowione. Pani Grażynko, bardzo pięknie dziękuję. I przyszły następne SMS-y. Tak. Czy córce Monice i zięciowi Norbertowi odbiorą dzieci? Jest wszystko na tej drodze, żeby to się stało. Wszystko zmierza w tym kierunku, że tak powiem, niestety. Kiedy córka i zięć Sławek będą razem? Albo w styczniu, bo widzę jeden, albo za jeden miesiąc. Kłopoty rodzinne u Moniki to jej specjalność. Problemy w związkach. Norbert uparty człowiek, nerwowy. Dość skryty, więc tak naprawdę nie wiemy, co myśli. To taka jest moja odpowiedź. I teraz tu mam, słuchajcie, dużo SMS-ów z prośbą o uzdrowienie drzewa. A poza Arturem, który pyta, kiedy sprzeda dom. Artur, 19 lipca 87. Artur, kiedy sprzeda dom? W lipcu, a jest lipiec. Po prostu tak usłyszałam, lipiec. Niesamowite rzeczy. I teraz co mam powiedzieć, że jak nie w tym lipcu, to w przyszłym. Słyszę lipiec, czyli po prostu teraz się już dzieje z tym domem. Dobra, to tu mamy. I kolejne SMS-y czytam, wszystkie z prośbą o uzdrowienie drzewa genealogicznego. No, Kasia, 23 maja 1988, proszę o uzdrowienie drzewa genealogicznego. Proszę bardzo. Kasia, problemy pokoleniowe w związkach, uparciuszek, stara dusza, więc trudne historie życiowe, bo tak stare dusze mają, biorą na siebie wszystko. Wtedy można zrozumieć, czemu ja mam tak ciężko. No bo jako dusza wzięłaś sobie ciężko, bo chciałaś tutaj odrobić lekcje. Jak te lekcje czasem nas kosztują, prawda? No dobra, kochani, ale ja już dawno nikogo tu nie słyszałam. Czyli nie dzwonicie, a teraz jest taka opcja, że można i z Kanady, i z Anglii dodzwonić się. Macie tutaj numer pod moim wizerunkiem. Więc możecie się z różnych rejonów świata dodzwonić, aby pomóc temu swojemu rodowi
wypłynąć na szeroką wodę. Kasieńko, jestem tu ponad godzinkę, troszkę tych drzew zrobiłam i jest to pierwsza klątwa. Czyli bardzo trudne drzewo genealogiczne, bo jest magia i klątwa, i głód, i zazdrość. I przedwczesne odejścia. Co znaczy przedwczesne odejścia w kartach? To znaczy, że tu wam pokażę, że jest dużo wdowców i wdów takich przed czasem, za szybko, tak? No bo no jak przychodzi jakiś wiek taki, kiedy już są ludzie staruszkami, no to któreś wcześniej odchodzi i jest wdowiec czy wdowa. Ale jak jest za szybko, że ktoś odchodzi, mając 40 lat czy 50, to to jest takie przedwczesne odchodzenie. Bardzo trudne drzewo, pani Kasiu, pani ma, bo jest i klątwa, i magia. Magia, aż mnie zakręciło w nosie, magia jest ze strony kobiet, klątwa jest z męskiej strony. Pani zresztą jako dziecko przeszła swoje, ale ma pani opiekę z nieba, czuwają nad panią i wspierają panią. Pani jest starą duszą, więc pani sobie dużo wzięła. Wywalać tę energię, bo pani jest bardzo skryta. Kłopoty rodzinne, pani specjalność. Nie wiem, czy mnie pani posłuchała, jest pani uparciuchem. No ale opieka jest z nieba i to jest ważne. Uważać na głowę, bo depresje czy wszystkie choroby związane z głową, czy nerwicowe rzeczy, czy oczy, uszy, zatoki, zęby, wszystko, co jest w obrębie głowy, jest narażone na szwank. Przy czym, jak są kłopoty rodzinne, to wysiada nam co? Zęby, kochani. Zęby to rodzina. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady. Blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii, głód, zazdrość, zawiść, wszelką przemoc, przedwczesne odejścia. Niszczę klątwę z drzewa genealogicznego Katarzyny do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. Wypełniam Kasię i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością i proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, wiara w siebie, zgoda w rodzinie, szczęście, żeby do pani przyszło. Odwołuję u Kasi wszystkie kontrakty z tego i nie z tego świata, z tego i nie z tego wymiaru, przysięgi na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko. Usuwam z podświadomości Katarzyny negatywne wzorce, przekonania i kontrakty. Wypełniam i programy. Wypełniam pani drzewo, pani podświadomość energią najwyższej miłości. Kasi drzewo jest uzdrowione. I się z tego, Kasieńko, bardzo cieszymy, uparciuszku, prawda? I to była Kasieńka, czyli mamy tu zrobione. Anonimowo poprosiła Krysia o uzdrowienie rodu. Potem mamy Jolę i Wioletkę, i Wandzie, Gosię, Dorotkę, Anię, Gabrysię i znów Dorotkę. I wszyscy proszą o uzdrowienie drzewa genealogicznego. I oczywiście, że to będę robiła, bo jeszcze z wami tutaj będę. Ci wszyscy, którzy napisali SMS-ka i się martwili, że nie dotarł SMS do studia, no to dlatego przeczytałam wasze imiona, bo dotarły te SMS-y. I będę sukcesywnie jeden po drugim uzdrawianie rodu robić. Dobrze. To, kochani moi, za chwilę, ponieważ teraz już pora na to, żeby chwilę odpocząć ode mnie, czyli zrobić herbatę, zapraszam was, kochani, na przerwę.
I już jestem po króciutkiej przerwie. Nazywam się Dorota Hałady-Bien. To jest ta informacja dla tych Państwa, którzy teraz dopiero włączyli telewizory albo przyłączyli z jednego kanału na drugi. A są takie osoby, które wstały, a są takie osoby, które jeszcze nie szły spać. Więc witam Was wszystkich. Cieszę się bardzo, że jesteście, bo jest to program interaktywny, więc bez Was nie ma programu. I liczę na to, że będziecie ze mną do końca. Ja jestem rzadko. Staram się co raz w miesiącu, raz na półtora miesiąca Was odwiedzić i przyjechać i pomóc Wam. Więc cieszę się zawsze, jak korzystacie z okazji, że jestem. I będę dzisiaj jeszcze do 5.20. Jutro będę o godzinie 20 w internecie, na Facebooku będzie można mnie oglądać. I do 21.30 od 20 jutro, ale tylko w internecie. Natomiast jutro, nie wiem od której, pewnie od jakiejś drugiej, jutro w nocy na TVN7 i TVN będę miała drugi program dla Was, właściwie trzeci, ale drugi w TVN-ie. I to będzie ostatni program znów przed dłuższą przerwą. No dłuższą, no półtora miesiąca czy miesiąc to dłuższe, ale jak czas szybko mija, prawda? Zauważyliście, że godzina ma 20 minut czy 30 i budzimy się w poniedziałek i za chwilę się budzimy w sobocie. Więc czas bardzo przyspieszył. Mi się wydaje, że niedawno, co dopiero u Was byłam, a to więcej niż miesiąc temu. Więc w sierpniu postaram się Was odwiedzić i myślę, że się uda. Macie urlopy w czasy, wakacje, więc w nocy możecie nam troszkę potowarzyszyć, bo nie trzeba rano do pracy wstawać i dzieciaki odwozić do szkół czy przedszkoli. Pamiętajcie też, że są nasi doradcy zalogowani w domach, czekają na Wasze telefony. Tam na pewno łatwo się dodzwonicie i na pewno rzetelnie do Was doradcy podejdą i odpowiedzą na Wasze pytania, te trudne również. No, jesteście rozmawiając z nimi poza wizją, więc nie ma tematów tabu. Chociaż ja staram się tutaj, żeby też nie było tematów tabu, a jak czytam te Wasze problemy, o tych Waszych problemach, to głowa mała. Zresztą od lat pracuję z tym, że wysłuchuję tego, co jak Was życie dogania i jak się męczycie. Szczęśliwe osoby rzadko dzwonią, prawda? Czy z samej ciekawości na przykład. To rzadkość. Ludzie najczęściej są już udręczeni, zmęczeni do tego stopnia, że potrzebują pomocy. No potrzebują w zdrowiu, bo się zdrowie sypie, bo źle jemy. Źle pijemy też. Więc to jest ważne, ta dieta, to nie jedzenie pieczywa absolutnie, to wszystko będzie przynosiło efekty. Nerwowe to życie, tak? Bo trudno, żeby nie było, kiedy tak szybko czas leci, kiedy musimy więcej pracować, żeby utrzymać rodzinę na jakimś poziomie. I z tą miłością. Pogadamy o tej miłości, ale już mam telefon. Witam pięknie, dobry wieczór. Dobry wieczór, Pani Dorota. Dobry wieczór. Ja podałam anonimowo dane, ale to już teraz jest nieważne, ponieważ chodzi o uzdrowienie. Chciałam podać, Klaudia, urodzona 9.10.96. Zaraz poczekać proszę, 9.10, jeszcze raz datę? 9.10.96. A nieletnia też może być? To są Pani córki? Tak, 14-latkę mogę podać? Ja podczas jednego połączenia jedną osobę tylko robię, ale jeżeli ta 14-letnia córka jest z tego samego ojca i mamy, to jak zrobimy Klaudię, to i spłynie to na młodszą. Proszę być tego pewnym. Ale bardzo się cieszę, że się udało dwa razy dodzwonić.
Ja też próbowałam, kierowano mnie w inne miejsca, ale jednak wolałam do pani. Bardzo dziękuję, ale nie poszła to pani spać. Mogę, nie? Wie pani co, zrobimy tak, pani, nie wiem jak ma pani na imię. Marzena. Mhm. I teraz tak, Klaudia, 9.10.96. I teraz ta 14-letnia córka, jak ma na imię? To córki Marzenki są. Julia. Data? Janusz? Nie, Julia, datę. Aha, tak, 4.2.2004. I teraz mąż, Janusz? 28.8.68. A tam ma pani jeszcze jedną córkę. A to już pani robiła, ja już podałam wcześniej. Dobrze, ale niech mi pani poda. Sylwia, 9.7.94. Mhm, dobra. Ja po prostu po programie jutro... Nie wiem, czy pani uzdrawiała, bo się rozłączyłyśmy. To daj, Marzenka, ja mam tutaj w tablecie datę urodzenia. To sobie tak spiszę. I ja... Uzdrowienie rodu. Nas to od wszystkiego, bo u nas jest tak źle, że szok. No i dlatego pewnie, tak sobie myślę, że jak pani się dwa razy dodzwoniła podczas jednego programu, to widać pani bardzo zależy. To znaczy, że tak, bardzo. Pani dusza prosi o pomoc. W związku z tym taka propozycja, że ja jutro jak wstanę po programie, zrobię was. I to po życiu będzie widać, że zrobiłam. To nie jest tak, że jestem gołosłowna, że mówię, że zrobię, potem odłożę kartkę i nie zrobię. Zrobię, pani Marzenko, zrobię. Nie mam warunków tutaj w studiu, żeby ani czasu, ani też nie mogę... Tak, nie mogę też pokazać państwu, że możecie tutaj dzwonić, prosić o uzdrowienie kilku osób i ja to będę robiła, bo inni też będą to chcieli. Ale jeżeli ktoś ma taką sytuację i jeszcze dwa razy pani dzwoni, żeby sobie pomóc, to oznacza, że no nie jest to dziełem przypadku, to oznacza, że trzeba pomóc i ja to zrobię, to znaczy nie jutro, tylko dzisiaj, ale jak wstanę, dobra? Tak, bardzo czekam, aż pani będzie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło, aż mam gęsią skórkę słyszeć, że wy czekacie na mnie. To jest po prostu cudowne, fantastyczne i mówiłam, że to trzeba następną książkę napisać. Nie wiem, czy się chwaliłam. Nie, no dzisiaj już się chwaliłam, że napisałam książkę. Wy zresztą wiecie i część z was ma tą książkę w domach. Rozmowy o Bogu, czyli Kij w mrowisko. I tam podaję kilka metod na to, żeby ten ród wesprzeć, uzdrowić. Wszystko się robi, słuchajcie, tak naprawdę siłą serca, miłością. To serce może wszystko. I więc do roboty, kochani, bo przecież różne rzeczy w tym domu macie. I problemy z finansami, i problemy z nałogami, i problemy z chorobami, i problemy z wiernością czy niewiernością. Zaczęłam wam mówić o tej właśnie wierności, niewierności. Ponieważ świat się bardzo zmienił, zawsze się ludzie zdradzali, zawsze były jakieś romanse, ale teraz to jest nagminne. Po prostu jak ja słyszę w swoim gabinecie, że cierpicie z tego powodu, że mąż czy żona was zdradza, że wszyscy ze wszystkimi i to jest nagminne, to znaczy, że jest problem. Rozluźnienie tych więzi rodzinnych i partnerskich. Związek się buduje na przyjaźni, to po pierwsze. Nie wchodzicie w przyjaźń. Jest to wszystko takie powierzchowne. Nudzicie się seksualnie partnerem i szukacie innych doznań. Cały czas ta adrenalina. A nie fajnie żyć spokojnie sobie. Witam pięknie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Mariola Terebus. Znaczy, nieważne. Mariola.
Okej. Ja jestem urodzona 1 lipca 63 roku. Dobra. I mam taki problem, bo w sumie to straciłam pracę, albo właściwie to sama z niej zrezygnowałam. I tak? Właśnie jaką ja mam szansę? Chodzi mi głównie o pracę. Czy... Dobra. Ja dość dobrze angielski tam trochę znam, ale... Pracuje pani za granicą? Tak, bo mieszkam w Anglii w ogóle. A, i kolejna Angielka do nas dzwoni, ale fajnie. Fajnie, że państwo oglądacie nasz program i że pani dzwoni. Pani Mariolciu, pani ma opiekę z nieba. Niech pani pogada do tego nieba, że ja chcę pracę, ale już, natychmiast. I bardzo wam za to dziękuję. Bo pani ma opiekę z nieba, swoje pani przeszła. Miała pani nielekko w życiu, a jednak ta opatrzność czuwa. Jest pani zaradna, przebojowa dziewczyna. Za dużo tylko lęków, pani Mariolku. Już jest patrz... strasznie dużo, bo no. Ja się stresuję tak strasznie mocno przed każdym, bo ja byłam nauczycielem teraz... w Polsce 22 lata i w ogóle... I trzeba było 180 stopni zmienić swój żywot. A o tym dzisiaj cały program gadam, nie? No to nie wiem. Praca jest. Praca jest. Smutki odchodzą. Kłopoty z dzieckiem odchodzą. Problemy z jakimś dzieckiem odchodzą. Z wnuczkiem pewnie raczej. Odchodzą te problemy. Wiadomość o... No, dobra. Praca może być związana z przemieszczaniem się, czyli trzeba będzie dojechać, ale praca jest. Powiem pani, że do miesiąca powinno to być. Uczciwie powiem, że widzę, jakby idzie pani do pracy 1 września. Nie wiem, co prawda, co to za dzień ten 1 września w tym roku, ale jakby za miesiąc powinna pani pracę mieć. Może być zmiana domu. Ale to bardziej jakby tego wnuka dotyczy. Coś tu, jakieś zawirowania a propos domu są. Znaczy, no dobrze, jeszcze niech mi pani jeszcze coś bardziej podpowie. A propos wnuka? Nie, to, on ma swoich rodziców i tak dalej, bo ja za bardzo byłam może tym zaabsorbowana. Coś a propos mnie bardziej, ta praca to gdzie by mogła być? Tak bardzo daleko? Nie, bardzo daleko nie, ale dojeżdża pani do tej pracy. Jakby nawet z przesiadkami bym powiedziała. Bardzo daleko nie, ale dojazdowa. Poważna rozmowa o pieniądzach, dobre wiadomości o pieniądzach. Będzie się pani z tej pracy cieszyła, w pani interesie. Ta praca będzie, czyli coś, co pani będzie bardzo leżało i pasowało. Poprawa sytuacji finansowej jest, tylko powiedzieć do tej góry, pani ma opiekę z nieba, czemu pani z niej nie korzysta? Tylko ciągle depresje, nerwy. Jak człowiek się da zaprowadzić pod ścianę, to spod ściany wyjście trudne. I ja teraz pani pomogę wyjść z tych lęków, dobra? Może pani zamknąć oczy, pani Mariolu? Tak. Zamykamy. Mam słuchać przez telefon, czy... Tak, przez telefon. Tak, okej. I teraz... Zamknęłam oczy. Dobra, ja zabieram te lęki, a pani mówi, co pani czuje. Do pani? Może pani na głos mówić, co pani będzie czuła. W sumie to nic nie czuję, szczerze mówiąc. Dobra. Dopiero zaczęłam. Co, kochana, co? No nic, no. Cholera wie. Pięknie powiedziane.
Dobra, zrobiłam. Nie wszyscy zawsze czują fizycznie, tak? Jakieś mają doznania, ale i tak zobaczy pani jutro, jak pani wstanie, że lęki odchodzą. Muszą, nie ma gadania ze mną. Lęki mają odejść. Lęki to zły doradca. Tak? Bo jak się lękamy, robimy głupie rzeczy. A pani nie może się dać depresji, ponieważ, no mówię, dać się zaprowadzić pod ścianę, najgorsza opcja. Ma pani dobre serce dla ludzi, dla siebie niekoniecznie. Jest pani zaradną osobą. Uważać na nogi. Tak? To. Przez to właśnie musiałam zrezygnować z tej ostatniej pracy tutaj. O, teraz dopiero ze mnie zeszło to pani napięcie w kręgosłupie. Jakbym od pasa w dół na kręgosłupie czuła po prostu ulgę teraz. Panie Państwo, że pani ma rację, że to mi dolegało, tak? Ja nie wiem, czy to mi zejdzie, bo jeszcze tego... Bo teraz sobie siedzę tutaj przed... No dobra, okej. Okay. Jeśli to będzie dobre, to będzie dobre, no. Tak jakby napięcie w mięśniach, z tego lęku pewnie. Jakby pani miała... Ja byłam tak zestresowana, że no, że szok, no. To racja. Zupełnie bez sensu. Jeżeli to będzie prawda, to ja jutro do pani jeszcze raz zadzwonię, czy kiedy tam i pani dobrze. Podziękuję. Dobra, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ale to dzięki za to, że pani... Wyczuła, że te nogi i ten mój kręgosłup tak właśnie taki... Spięty, jakby był w kleszczach. A ja poczułam przez sekundę, jakby to puściło. Dobra, to fajnie będzie. A niech pani wstanie i popatrzy, porusza się i zobaczy, jak ten kręgosłup, jak te nogi. No nie wiem, teraz to tak mi trudno powiedzieć, bo siedziałam w kucki, to się pani... Super. No, bardzo fajnie. O to tu chodzi. No i dobrze, że się pani dobra. Uśmiechnęła na koniec. No, wszystkiego dobrego. No, papa. Dziękuję bardzo. No i kolejna osoba, słuchajcie, z Wielkiej Brytanii. Super, że się wy, Polacy, odzywacie do nas. Ja wiem, że jesteście rozsiani po całym świecie. Bo gdzie nas nie ma? Gdzie nas Polaków nie ma, słuchajcie? Bardzo dziękuję Marioli za telefon. No nie był radosny, tak? Bo no państwo nie dzwonicie tutaj z radości raczej, ale cieszę się, że mogę pomóc i będę wam pomagać, dopóki mi starczy sił, bo obiecałam to górze, że będę wspierała ludzi. Jak tak czasem sobie myślę, a może bym wygrała w totolotka i kupiła ten dom, o którym marzę. Ten dom taki ashram, byśmy powiedzieli, czyli miejsce spotkań moich z wami, kiedy będziecie mogli przyjechać. Jeden nie ma pieniędzy, to da grosze, inny ma, to da więcej, tak żeby posiedzieć, pogadać, uzdrowić się, nauczyć się różnych rzeczy takich duchowych, takie miejsce duchowych spotkań. Tak bardzo o tym marzę, żeby to był taki duży dom, może niekoniecznie duży, ale jak nie duży, to dwa. Tak, w jednym wy mieszkacie i pichcimy i pomagam wam i wykłady i warsztaty i w drugim ja sobie mieszkam, może być nawet 70 metrów nieduży. A drugi z dużą salą, z kominkiem, żebyśmy mogli się spotykać cały rok, żebyście przyjeżdżali i żebym ja była z wami, a wy ze mną. O tym marzę. Na razie mam mieszkanie, no, gdzie nie ma możliwości, żeby tak się spotykać. I tak sobie czasem myślę o tym. I tak sobie wy czasem myślicie, żeby to tak wygrać w tego totolotka i zrealizować marzenia. Ludzie często, którzy wygrają w tego totolotka, tracą szybko te pieniądze i różnie to z fortuną potem jest. Wrócimy do tematu, ale mam telefon. Witam pięknie, dobry wieczór. Dobry wieczór, Maria z tej strony, pani Doroto. Witam pani Mario.
Chciałam się dowiedzieć, niech mi pani pomoże, czy sprzeda mnie nieruchomość w tym roku, jak i kiedy, i oczyszczenie drzewa. Dobrze, pani Maryś. Tak. 28.3.1950. Dobra. Tak, Marysia to ona jest osoba dobra, kochana, sercem dużo robi, dla wszystkich, dla siebie zapomina, że trzeba mieć serce. Stara dusza, dużo pani przeszła. Uparciuszek. Intuicja. Zaraz pomyślę o rodzie, tylko a propos nieruchomości, kiedy pani sprzeda dom, tak, Marysiu, dom? Tak, nie dom, nieruchomość, ziemię. Ziemię. Kiedy Marysia sprzeda ziemię? Ziemię kiedy sprzeda. A tam Marysiu był kupiec i czemu się rozmyślił? No to jest w trakcie wszystko, no i nie wiem, czy nie mają pieniędzy, czy co, no nie wiem, co to będzie, a bardzo mi zależy. Tak. Pani problemy zdrowotne i pani problemy związane z tą ziemią, ta ziemia, ktoś inny chciał poza panią tą ziemię i ta ziemia ma takie trudne energie, ale tutaj jest radość, ludzie przyjdą, nie małżeństwo, ale para, przyjdą po tą ziemię, kupią tą ziemię, żeby tam mieć, ja wiem, dom, czy jakoś tak, czy przy domu, żeby ta ziemia była, tam można no, ten dom... Pani, ja mam... Jeszcze jedną nieruchomość, na której stoi dom, no. No. Mam dwie nieruchomości, no i na jedna jest, to jest tylko ziemia, a ta druga to jest ziemia i dom i zabudowania. To ta ziemia, gdzie jest dom, szybko pójdzie. To może ojciec córce kupić, albo para, która nie jest małżeństwem, to kupi. Tak tutaj to wygląda, że to pójdzie jako pierwsze, w tym roku, zaraz, dosłownie, bym powiedziała jutro, tak? Tak karty pokazują. I pani problemy się skończą i pani sobie, jak pani to sprzeda, wyjedzie. Karta drogi, wyjazdu. Rozumiem, tak. Urząd. Proszę powiedzieć, czy tą ziemię, którą pani chce sprzedać, co nie ma tych gospodarskich, tych gospodarskich budynków, czy tą ziemię ktoś chciał poza panią? Oj, rozłączyła się. Nie rozłączyła się. Marysiu? O kurczę. Szkoda wielka, bo tu trzeba byłoby tak odpuścić, wybaczyć komuś, kto nie był zadowolony, że pani tą ziemię ma. Ktoś jakby zazdrosnym okiem patrzył na tą ziemię. Trzeba byłoby odpuścić, wybaczyć tym ludziom, którzy też tą ziemię chcieli lub zazdrościli pani. Wtedy ta ziemia się sprzeda. Bo na razie ma taką trudną energię, czyjejś zazdrości, tak? Czyjejś złości. No niestety straciliśmy połączenie, ale pani Marysia mnie słyszy w telewizji, więc na pewno to zrobi. Po prostu odpuścić, wybaczyć tym osobom, które były złe, że pani ma tą ziemię, które może chciały tą ziemię też dostać albo zazdrościły pani. Więc to zrobić, Marysiu, od razu się sprzeda. No i dziękuję bardzo. Zaraz będziemy na TVN-ie.
dobry wieczór widzom TVN-u. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Już można prawie powiedzieć dzień dobry. Nie wiem, czy jest już jasno na dworze, czy się robi jasno. W każdym razie późna pora albo wczesna pora. Nazywam się Dorota Haładyn-Biel i jestem tu do waszej dyspozycji przez najbliższą godzinkę, kochani. Od 10:02 przez północy byłam na TVN 7. Teraz jestem z wami. Część widzów pewnie włączyła na TVN, ale są ci widzowie, którzy dopiero teraz na TVN-ie mnie widzą. Niektórzy w ogóle mnie nie znają, a ja już tyle lat w telewizji i ciągle sobie obiecuję, że to już ostatni raz, bo nie mam siły, a potem mam tą siłę i przyjeżdżam i wspieram was, bo o to prosicie i tak jak dzisiaj mówiliście, na mnie czekacie i na to, co robię, czekacie. Co ja robię? To, czym się zajmuję tutaj w telewizji i prywatnie, to uzdrawianie rodu. Opracowałam swoją autorską, nowatorską metodę 16 lat temu. Ja jestem w prostej linii od tego słynnego Zabłockiego, co wyszedł na Interesie jak na mydle, więc tak, wychodziłam jak ten przysłowiowy Zabłocki, bo to był mój przodek, po prostu. Więc uzdrowiłam swój ród, padła mi w ręce książka, która mówiła o tym, jak podejść do tego, jak dalece jesteśmy odpowiedzialni za to, co działo się w tym naszym rodzie, czy nam się to podoba, czy nie. Oczywiście, że robiłam wielkie oczy na to, jak ogromny wpływ mają przodkowie na moje życie, no bo to było coś nowego, wyjątkowego i dziwnego. Ale taka jest prawda, nie ma innej, kochani. Czy nam się podoba, czy nie, czy chcemy, czy nie, odpowiadamy za błędy przodków. Dziedziczymy wszystko. Pewne rzeczy wybiórczo byście chcieli, te fajne, dziedziczyć, a pewnych niewygodnych nie. Nie ma tak. Idziemy tą drogą przodków i mamy bagaż doświadczeń ich i dokładamy jeszcze swoje. Więc nauczyłam się tej metody, w sensie, nie wiem, ubrać to w słowa, bo tak naprawdę to ważne jest to, co myślę, co sobie wyobrażam i jaką mam siłę serca, żeby te wasze problemy rodowe ruszyć, wyrzucić te negatywne rzeczy i wprowadzić energię miłości do tego rodu. Natomiast te piękne rzeczy zostawiam. Możecie też skorzystać z tego mojego daru jasnowidzenia. Ja tutaj się zabezpieczyłam też kartami klasycznymi. Obok mam karty, które stworzyłam do analizy rodu. Możecie mi po prostu zadać pytanie. Nie musicie prosić o uzdrowienie pokoleniowe. Możecie zadać pytanie. Jak to zrobić, żeby skorzystać z tej mojej pomocy? W każdym domu coś się dzieje, co nie? A to problemy z dziećmi, a to problemy z mężem, a to problemy z finansami, a to ze zdrowiem. No, to nasze życie na ziemi nie jest usłane różami. Czasem macie wrażenie, że dla niektórych jest. Ale tak to jest, że nawet ten człowiek bogaty i szczęśliwy w związku ma różnego innego rodzaju problemy. Ziemia jest planetą trudną. Tutaj doświadczamy. Jest piękna, cudowna, trzymamy się tego życia, kochamy życie. Chcemy tu jak najdłużej być z jednej strony, a z drugiej czasem mamy serdecznie tego życia dość. Bądź tu mądry i pisz wiersze. Więc możecie spróbować uzdrowić ten swój ród moimi rękoma czy moimi umiejętnościami, aby poprawić sobie życie. Nie tylko wam się poprawi życie, ale tym, którzy przyjdą po was, czyli waszym dzieciom i wnukom. I za 400 lat będzie widać, że to drzewo jest ruszone. No pewno, że jeżeli popełnimy błędy i jesteśmy nieuczciwi, nierzetelni, nie pracujemy sercem, nie czujemy sercem, nie myślimy sercem, to zapracujemy znowu na to, jak będzie się naszym następnym pokoleniom działo, dobrze albo źle. Bo tak to jest, jeżeli ja dzisiaj wyczyszczę ten ród, a ty dalej będziesz nieuczciwy, nierzetelny, dalej będziesz stosował przemoc, dalej będziesz źle traktował swoich bliskich bez serca, to nie myśl, że przyjdzie radość życia, bo nie ma takiej opcji.
są osoby, które krzywdzą zwierzęta, a potem się u nich cudawianki dzieją w życiu i oni nie kojarzą tych faktów, że źle potraktowałeś mieszkańców tej planety i potem masz przerąbane. No, nie ma innej opcji. No, robisz, czynisz zło, dostajesz od razu w łeb, że tak powiem. Więc możecie podać swoje imię, datę urodzenia i napisać proszę o uzdrowienie rodu, albo proszę o uzdrowienie drzewa genealogicznego, albo proszę odpowiedź na moje pytanie. Muszę mieć imię i datę urodzenia, a najbardziej lubię jak dzwonicie, co właśnie się stało. Witam pięknie, dobry wieczór. Dzień dobry. Albo dzień dobry, albo dzień dobry. Albo, no właśnie, Danuta, tak? 22 luty, 56 tak? rok. Danusia, czy nie śpisz, czy dopiero wstałaś? Nie śpię, nie mogę zasnąć. Za dużo nerwów. O, niedobrze. Co potrzeba, pani Danusiu? I jeszcze może męża bym podała. 11 wrzesień, 55 rok. A jak ma na imię? Zbigniew. Mhm. Chciałabym? Chciałabym prosić o uzdrowienie naszej rodziny, bo u nas coś się dzieje złego z firmą, ze wszystkim. Wydawałoby się, że wszystko jest dobrze, a raptem strach. Uzdrowienie rodu. Tak, nie tylko finansowe. A ja teraz, jak nie wiem, czy mnie pani słuchała, jak byłam w TVN7, mówiłam, jak te finanse sobie pomóc. Tak, na tej kartce tak napisać? Tak. Tylko nie pamiętam co. Żyję w przepychu i jest mi z tym dobrze. Albo i jest mi z tym bardzo dobrze, albo i dobrze się z tym czuję, tak? Pani Danusiu, napisałam Danusia, Zbigniew, uzdrowienie rodu, firma, tak? Tak. Zazdrość, jasna kobieta, dość szczupła, chociaż bym powiedziała szeroka w biodrach, zazdrość tej kobiety sparaliżowała wszystko tak naprawdę. No chyba tak, bo to jest niemożliwe. Ma pani dzieci, pani Danusiu? Tak, dwoje. I jak u dzieci? No u jednej gorzej, u drugiej dobrze. To poproszę, niech pani imiona dzieci poda. Jak zrobię was, to i dzieci, jak już tak rozmawiamy. Katarzyna i Agnieszka. Kasia i Aga. I teraz tak, w związku z tym, że nie mogę i pani, i Zbyszka zrobić na wizji, i jeszcze jest firma, to ja po prostu zrobię, tutaj mam takich państwa, na pewno jak pani mnie oglądała na TVN7, to mówiłam, tak. Że tutaj też była pani Marzenka, która prosiła o wsparcie i pomoc. Więc ja też zrobię was dzisiaj, no bo dzisiaj już jest sobota po prostu, jak wstanę i będzie widać, że się coś rusza. A ja bym chciała, żeby pani tej kobiecie odpuściła, wybaczyła tą zazdrość i to, co wam życzyła źle. Jeżeli pani wie, co to za kobieta. Nie mam pojęcia. Nie wie pani, co to za kobieta. W takim razie odpuszczam i wybaczam osobie, która nam, mojej rodzinie i firmie źle życzy, kimkolwiek ona jest. Może żeście zwolnili kogoś z pracy. Może, ale nie pamiętam. Może kontrahent. No, trzeba byłoby tutaj, tak jak powiedziałam, szczupła, a jednak wydatne biodra. Jasna głowa, czyli może farbować albo mieć naturalne jasne włosy. Ale nie wiem, kto to jest. Jeździ czerwonym samochodem. No nie mam. Myślę, może. Nie tak przychodzi. Jeżeli nawet nie kojarzymy, to po prostu odpuścić, wybaczyć kimkolwiek ta osoba jest, która źle życzy mojej rodzinie i mojej firmie. Prawda? Ja zrobię resztę. Także jak pani Danusiu zadzwoni, jak będę za miesiąc, to już pani poczuje, że inna energia jest w domu i w pracy.
bo zaczną się kłótnie między, no i kłótnie się zaczną, bo ta energia zazdrości po prostu, no po kolei wszystko rozwala. Bardzo bym chciała. No i tak będzie, jak powiedziałam. I już, niech się dzieje. Niech się tak dzieje. Do widzenia. No, pa, pa. Jak dużo kłopotów, to spać nie możecie. No i też tak mam, kochani. A niektórzy mają kłopoty, a najbezpieczniej im we śnie, czyli kładą się, zasypiają, kołdra na łeb i nie ma świata. I nic się nie dzieje. No świat jest. I cieszymy się, że jest. I trzeba o niego dbać. Więc to wszystko, co robię, jak pomagam ludziom, zwierzętom czy roślinom. Obejrzyjcie sobie ten film Lucy. Pisze się Lucy. I tam pokazane jest, że drzewo żyje, że rośliny żyją, czują. To, że nie mówią, nie znaczy, że nie czują. A jak ktoś się nie skarży i nie jęczy i nie mówi, a nawet jak ktoś się skarży i jęczy i mówi, że mu źle, to uszy mają ludzie zatkane. Nie słyszą. Umywają ręce jak Piłat. Umywają ręce od problemów sąsiadów, znajomych, przyjaciół czy w układzie rodzinnym. Prawda, że tak jest? Czasem jest jakaś sytuacja trudna na ulicy, też nikt nikomu nie pomoże. W bloku, po sąsiedzku, ktoś płacze, narzeka, cisza, nie wtrącacie się. Gdzie żeśmy zatracili to człowieczeństwo? A z drugiej strony, jakie to ludzkie, prawda? Nie interesować się nikim, dopiero jak mi się krzywda dzieje, to nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Trzeba od razu wejść w sytuację tej osoby i co ja bym chciała, co ja bym chciał. No, żeby mi pomóc, prawda? Ta taka bezduszność i brak zainteresowania ze strony innych ludzi jest zatrważająca. Kiedyś tak nie było. Ludzie się jednak jednoczyli, razem gdzieś wyjeżdżali sobie na piknik, siedzieli na trawie. Sobie wyobrażacie dzisiaj ktoś, że siedzi ktoś na trawie, na łące, na kocu i rozmawia ze sobą i piknikuje? Nie. Każdy wyciąga komórki. Każdy sobie w domu. Co się z nami ludźmi stało? Trzeba jakoś odrodzić tą ziemię. Zacząć się szanować, szanować zwierzaki, roślinność, pracę drugiego człowieka, uczucia drugiego człowieka. A nie to ważne, co ja. No. Tak być nie może, ale co z tego, że ja sobie pogadam w tej telewizji, tak? I tak każdy robi po swojemu i mówi, co ona tu wygaduje. No tak jest, że ten świat duchowy i tak, może nie to, że zmusi nas, ale zaprowadzi nas do tego miejsca z przeszłości, które znamy, gdzie było więcej miłości, szacunku, wzajemnych, bliskich, dobrych relacji, a nie co w jaką rodzinę nie wejdę, to tam rozwód, to tam zdrady. Czemu wam tak zdrady smakują? Bo macie kompleksy i lepiej się czujecie, że ktoś poza waszą żoną was chce? To jest fantastyczna laurka dla faceta, że jego żona go całe życie chce i jest przy tej jednej żonie. Zobaczcie, z jakim szacunkiem wyrażamy się o osobach, które przeżyły ze sobą 50, czy 70, czy 60 lat. O, jak długo. A tutaj rozwód po 2 latach. No ale tak jak mówiłam na TVN-ie, na TVN7 dzisiaj, jak zaczynaliśmy audycję, że gonimy za chlebem, za zarobkiem. Czasem jest tak, że mamy jakieś zobowiązania, więc żeby szybciej spłacić długi, wyjeżdżamy za granicę i te więzy rodzinne się rozluźniają i rodziny się rozstają. Niestety tak jest, prawda? W każdym domu, w każdej rodzinie, wśród znajomych takie sytuacje mają miejsce.
Ale co chciałam mówić do tych widzów TVN-u, bo przecież oglądają nas nasi rodacy rozsiani po całym świecie, że możecie dzwonić z Niemiec do nas, tutaj bezpośrednio, bez żadnych problemów. Zaraz zobaczycie numer, wyświetli się jaki. I to się stało. Bardzo dziękuję. Jest numer z Niemiec, jak się tutaj połączyć, jaki numer wybrać do Polski, żeby rozmawiać tutaj ze studiem ze mną. Jest też od niedawna możliwość rozmowy z Anglii, Szkocji, z Wysp tutaj do nas i zaraz zobaczycie, numer już się wyświetlił. Możecie zadzwonić również stamtąd do nas, bo potrzebujecie pomocy. Dużo Polaków jest za granicą, więc jakby wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, jest tutaj taka możliwość, że można z zagranicy się spokojnie tutaj do studia dodzwonić i porozmawiać ze mną. I zawsze mówię do was, że tą formę lubię najbardziej, kiedy z wami rozmawiam. No dobrze, mam tutaj troszkę SMS-ów. Anonimowy Krysia prosiła, więc nie podam daty urodzenia. Mam nadzieję, że wytrwała do tej godziny. Ale zobaczcie, dzieje się. No dzieje się, bo dzwonicie państwo z całego świata. Dzisiaj dużo telefonów z Anglii. Jeszcze się nikt nie pochwalił, że z Niemiec dzwonił. Zaraz zobaczymy, czy udało się komuś z Niemiec. Może ktoś zadzwoni, to wypytam, skąd pan czy pani dzwonią. I SMS-ów też sporo. I Krysieńka prosiła o uzdrowienie drzewa rodowego. Krysieńka, daty wam nie powiem, bo Krysia prosiła o anonimowość, ale mam nadzieję, że wie, że o nią chodzi, bo urodziła się w sierpniu, którego nie podam, bo prosiła o anonimowość. Z daty urodzenia wynika, że przeszła pani swoje, ale z drugiej strony jest ta opieka z nieba. Sprawiedliwa, kochana dziewczyna, stara dusza, problemy z ojcem, w ogóle z facetami, bo jest pani za dobra, nie wierzy pani w siebie, jest pani wrażliwa, wyręcza pani tych swoich mężczyzn w swoim życiu. I tak po 40 roku życia, utraty, same straty. To może być utrata związku, zdrowia, pracy, pieniędzy, domu. To są takie poważne rzeczy. Co u pani w rodzie? Głód? Depresję tak, bo w dacie urodzenia jest ta jedynka, która mówi o słabej głowie. Zazdrość, śluby samotności, magia, głód. Niestety wyjęłam klątwę. Ja wiem, że pani dużo przeszła, bo ta data urodzenia na to wskazuje, ale naprawdę ma pani ogromną opiekę z nieba. Więc jak ta opieka z nieba jest, to dużo łatwiej nam żyć. Prawda? Bo czuwa coś nad nami. Już Krysieńkę robię, odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, działanie złej magii, głód, depresję, choroby ciała, duszy, umysłu, zazdrość, zawiść, odwołuję śluby samotności, zrywam i niszczę klątwę. Z drzewa genealogicznego Krystyny, do pierwotnego poziomu stworzenia, z linii ojca i matki. Wypełniam Krysię i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością i proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, zgoda w rodzinie, szczęście, żeby do pani przyszło. Odwołuję u Krysi wszystkie kontrakty z tego i nie z tego świata, przysięgi, odwołuję śluby samotności na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam Krysi, wewnętrzne dziecko. Drzewo Krysi jest uzdrowione. Bardzo dziękuję za SMS-a. Jeszcze mi przyniesiono SMS-y. O, i jeszcze jest telefon. Witam pięknie.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, dobry, witam. Właściwie dzień dobry. Dzień dobry. Mam na imię Ewa, urodziłam się 26 lutego 1958 roku. Tak. I proszę o sprawdzenie drzewa i oczyszczenie z tego, z czego trzeba oczyścić. Dobra. 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 Najpierw tu panią obgadam a propos tej daty urodzenia. Ponieważ jak ja widzę ten 26, to ja już od razu wiem, co pani przeszła, że tak powiem. I na pewno są to góry i doliny. Bo 26 to jest piekło i niebo, tu i teraz za tego życia. Czyli bardzo dobrze. I proszę. Mówię, że chyba tak, sobie świadomie kiedyś gdzieś tam wybrała. Tak, tak, dusza tak. I pani jest stara dusza i pani jest osoba, która wzięła dużo na siebie, bo stare dusze chcą dużo przepracować. I ma pani tą swoją ogromną intuicję i sny prorocze i te moce sprawcze, pani mówi, to się dzieje i tą ogromną wrażliwość, ale ja się pytam, skąd się wzięły te kompleksy. Może trudne relacje z ojcem powodują, że potem trudne relacje z facetami mamy, że pani te doświadczenia pozbierała, że pani wszystkim pomaga i wszystkim służy, a zapomina pani o sobie, że pani się też coś należy. Reprymenda. Wychowywałam się praktycznie bez ojca. No tak, to są trudne relacje z ojcem. Więc jeżeli... Tak. Jeżeli więc jeżeli wchodzimy w związki, to wtedy robimy wszystko, żeby nasz ten mężczyzna zaakceptował, bo ojca nie było, więc taniec na linię odczyniamy, żeby nas facet chciał. A facet ma być szczęśliwy, że piękne oczy Ewy na nim spoczęły. Jasne, Ewa, czy nie? Być może. Nie, być może, a na pewno. Zaradna dziewczyna, wszystko biegiem, obrotna, kochana, mądra. Pokoleniowe problemy w związkach na bank, bo ma pani w podświadomości problemy w związkach. I jeszcze depresję. I jeszcze tutaj widzę nałogi, więc na pewno przyciąga pani facetów albo osoby z nałogami. Choroby, magia. Czyli jeżeli jest w rodzie magia, to właściwie borykamy się ze wszystkimi. I w związkach, i z finansami, i ze zdrowiem. Wszystko mamy do przerobienia. Pani dary i pani moce wynikają z rodu. Czyli ktoś tam używał mocy nie zawsze w dobrą stronę. Nie zawsze dobrych. I pani teraz musi to odpracować i pani to odpracowuje. Czyli pomaga pani ludziom, boryka się pani z przeciwnościami losu i wszystko musi pani pokonać. Te wszystkie demony tego rodu pani jako osoba wybrana i świadoma, bo pani bardzo się rozwinęła duchowo przez to lanie życiowe. No zgadza się, zgadza. Dobra, to oczyszczamy ród. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady, blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii, prześladowania, przedwczesne odejścia, wszelką przemoc, nałogi, depresję, ludzką zazdrość i zawiść, choroby ciała, duszy, umysłu, ducha, brak wiary w siebie. Z drzewa genealogicznego Ewy do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki i wypełniam Ewę i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością. I proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, wiara w siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, zgoda w rodzinie, szczęście, wybaczanie, żeby do pani przyszło. Odwołuję u Ewy wszystkie kontrakty z tego i nie z tego świata, z tego i nie z tego wymiaru, przysięgi. Na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam Ewy pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko. Usuwam z pani podświadomości negatywne wzorce, przekonania i programy. Wypełniam pani podświadomość energią najwyższej miłości. Drzewo Ewy jest uzdrowione. Pani Ewo, pani ma opiekę z nieba. Tak.
Pani zawsze jak przysłowiowy kot na cztery łapy. Proszę uważać na jajniki, na głowę, kręgosłup, tarczycę, nogi i układ sercowo-naczyniowy, bo pani sobie wszystko bierze do serca. Zgadza się. Dziękuję pani Doroto i życzę wszelkiej pomyślności. Wzajemnie. Miłości życzę. Bardzo dziękuję za telefon. No dobra. Co ja tu miałam? Tu mam taki piękny SMS od Jadzi. Nie podam daty, bo anonimowo, ale jest napisane, jest pani niesamowita i wykrzyknik. Jadzia, więc robimy. Nie podam daty, nie. Bo Jadzia prosiła o anonimowość. Uwaga na kręgosłup u Jadzi, na kości. Ach, Jadzia to jest osoba, która zawsze znajdzie dziurę w całym, o co się warto pomartwić. Łatwowierna, świat sądzi własną miarą. Kręgosłup, tarczyca, kobiece sprawy, kości, tak? Intuicja ogromna, wrażliwość wielka, ale kompletnie pani w siebie nie wierzy, pani Jadzieńko. Przemoc psychiczna lub fizyczna, negatywne programy i kody, uroki i przekleństwa, depresje. Co to dzisiaj z tymi depresjami? Ja wam dam tu depresję. Jadzia, jest klątwa. Ja pani powiem, skąd to jest. Zaczęło się od 8 pokolenia, kiedy ktoś kogoś wyrzucił z domu. Ktoś komuś coś zabrał. Potem to się jakoś tak pokoleniowo ciągnęło. Ciągnęło i ciągnęło, czyli będą problemy z majątkiem. Z majątkiem, z pieniędzmi. Przez ten problem w tym rodzie. Od 8 sprawy, czy moja prawa, czyli lewa z mamy drzewa genealogicznego. Czyli będą problemy i związkowe, i finansowe, bo to pokolenie kobiece. I będą problemy z serduchem i ze wszystkim, co po lewej stronie. Po lewej jest śledziona, trzustka, lewa noga, lewy jajnik, lewa ręka, prawda? Tak jakby to było takie bez energii, tak jak patrzę na panią, pani Jadziu. Kręgosłup. Dobra, robimy. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii, niszczę klątwę. Choroby ciała, duszy, umysłu, ducha, depresje, uroki, przekleństwa muszą zniknąć. Wszelkie okrucieństwo, przemoc, brak wiary w siebie, z drzewa genealogicznego Jadwigi do pierwotnego poziomu stworzenia z niej ojca i matki. I wypełniam Jadzie i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością. I proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, zgoda w rodzinie, szczęście, żeby do pani przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty, Jadzi, z tego i nie z tego świata, z tego i nie z tego wymiaru, przysięgi na wszystkich poziomach pani istnienia. Uzdrawiam pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam pani wewnętrzne dziecko. Usuwam z pani podświadomości negatywne wzorce, przekonania i programy. Wypełniam pani podświadomość energią najwyższej miłości. Drzewo Jadzi jest uzdrowione. Jadzia, pozdrawiam. I idź spać, kochana moja. Niby jakim prawem mówię, że kto ma iść, co nie? Ale tyle wytrzymać całą noc ze mną. Witam, Renata. Chcę się dowiedzieć, czy mąż wróci do mnie. Moja data 18.11.74, mąż
nie ma niestety. Imienia, ale 17.5.81 i czy ta pani go wyrzuci, czy sam odejdzie. Marna to pociecha, żeby myśleć w ten sposób, w tych kategoriach, że odejdzie, jak go kobieta wyrzuci. Musi być miłość, skoro pani jest w stanie wybaczyć odejście i już patrzę tu na panią, nerwy u pani na wierzchu. Teraz patrzę, mąż jest egoistycznym człowiekiem, jest uparty, ma swoje lęki. I teraz powiem co, nie dziwi mnie kryzys w waszym związku, ponieważ wy macie liczbę, która mówi o rozsypce związku, że o ten związek trzeba zawalczyć. 19, 21... 40, czyli no tak, wdarło się kłamstwo w wasz związek. Wie pani, czemu tak jest? Ponieważ energia początkowa waszego związku jest bardzo trudna. Co znaczy energia początkowa? To znaczy, że ktoś, jak wy żeście zaczęli być razem, już życzył wam, żebyście razem nie byli. Żeby ten związek jednym słowem szlak trafił. I to się zadziało. Tu w tym związku jest nieustanna walka o miłość, o to, żeby być razem, po prostu. Nie jest to proste między wami, a to przez tą trudną energię początkową. Proszę w pierwszej kolejności wybaczyć osobie, która nie chciała, żebyście państwo byli razem. Jeżeli pani nie wie, kto to jest, to powiedzieć: odpuszczam, wybaczam tej osobie, kimkolwiek ona jest, to, że nie chciała, żebyśmy byli razem. Renata, żyje nadzieją. No tak, on jest tą kobietą. Tam jest kłótnia, tam jest brak wspólnych interesów, tam jest coś, co zaczyna już uwierać. To już się dzieje. Gdzieś w jakimś wyjeździe będzie problem między nimi. Nie wiem, czy pani ma dziecko, ale tu pokazuje karta się dziecka. Jakieś pieniądze chodzi na dodatek. Ja zobaczę, czy pani ma liczyć na to. Niesamowita pani jest, skoro pani chce to wszystko wybaczyć. I modli się o to, żeby on wyrzucił, żeby kobieta wyrzuciła jego z domu, żeby on przyszedł. Marna to pociecha. Fajnie by było, jakby nie wyrzuciła, aby po prostu poczuł. Tak, mąż pani wróci do domu. Kocha go pani bardzo, ale nie wiem, czy ona go wyrzuci, czy z innych powodów wróci, ale tak tu jest, tylko że to jest jakby już zadra, już trudna energia weszła do waszego domu, do waszego związku. Ja chciałabym też państwa zaprosić na jutrzejszy program, stream o 20:00. W internecie można zobaczyć nas i będę jutro do waszej dyspozycji. I potem jutro mam też nocny program. Więc zapraszam was, żebyście jutro siedzieli ze mną tutaj, żebym się czuła potrzebna i żebyśmy mogli parę fajnych rzeczy zrobić. Jutro o 20:00. Ja zapraszam was na przerwę. Ja wrócę jeszcze po kilku minutach przerwy, więc nie odchodźcie jeszcze od telewizorów, tylko zostańcie z nami. Za chwilę wracam.
I witam Was pięknie po krótkiej przerwie. To była ostatnia przerwa. Teraz już do końca nie mamy żadnych przerw, po prostu skończymy za jakiś moment dłuższy, dla niektórych za krótki program i już. Mam nadzieję, że jesteście tam, no bo jest właściwie wcześnie. To znaczy jest bardzo późno, a tak naprawdę wcześnie rano. Więc myślę sobie, że niektórzy nocne marki jeszcze siedzą, a niektórzy dopiero wstali. Jest sobota, więc myślę, że Państwo sobie mogą troszkę się, troszkę ze mną dłużej być, bo będziecie mogli pospać, bo wolny dzień i wakacje, i w czasy, i luz, więc trzeba troszkę tu ze mną posiedzieć. Bez Was programu nie ma. To jest program interaktywny, więc jak Wy nie będziecie dzwonić, jak Wy nie będziecie pisać, to nie ma szans na program. Kochani, możecie dzwonić, pisać, możecie teraz dostać się bez problemu z zagranicy, bo wiem, że Polonia nas ogląda i słucha. I dzisiaj były piękne telefony z Wielkiej Brytanii, ze Szkocji. I jest możliwość dodzwonienia się, więc zapraszam. No i ktoś to uczynił. Witam pięknie. A witam Panią bardzo serdecznie. Tego a witam. Już właściwie. No właśnie. Belgii, Pani Dorotko. O, bardzo mi miło. Witam Belgię. Pani się cieszy, jak dzwonią z zagranicy, więc wykonałam do Pani ten telefon. Mam tutaj parę pytań. No bo to jest takie nowe, bo ten numer od niedawna funkcjonuje, no ale nareszcie, taki ma Pani, nareszcie, tak prawda? Wszyscy na to czekali, dlatego tak się cieszę, bo wszyscy tęsknicie za krajem, ja to wszystko wiem, ale ma taki Pani radosny, szczebiocący głos, że podejrzewam Panią, że Pani wstała, a nie, że jest Pani nocnym markiem. Ja raczej jestem nocną jołką, jeżeli już. Nie, jeszcze się nie położyłam. Kocham noc po prostu. A, no i stąd radosny głos. Jak skowronek. Radosny, dlatego, że widzę Panią. I mam nadzieję, o Matko Święta, na pozytywne odpowiedzi. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa. Jak ma Pani na imię? Wioletta. Przez W2T. Data urodzenia. Aha, Pani. Data urodzenia. Tak. 02.08.1967. O, a głos 20. Sami Państwo powiecie. Całe życie, no dusza też pewnie. dusza ciekawa bardzo, bo jest Pani tak jak ja wiedźmą, w sensie pozytywnym. Wiedźma to jest osoba, która wszystko wie, a nie, że w złym słowa znaczeniu, tak? Tak nam się źle kojarzy. Tak naprawdę osoba, która nazywana jest wiedźmą, jest osobą, która wie. I Pani faktycznie ogromną intuicję posiada, dobre serce, to przeczucia, moce sprawcze, wrażliwość ogromną. Przeszła Pani swoje, więc ta mądrość życiowa się przykleiła do Pani, bo człowiek nawet jakby 100 kursów skończył, a nie przerobił różnych rzeczy na swoim grzbiecie, to dalej nic nie wie, że tak powiem. Jest Pani starą duszą, więc na pewno Pani pozbierała doświadczenia, a mimo tego pogoda ducha jest. I tak tutaj z daty urodzenia wynika, że swoje traumy Pani przeszła, ale jest ta opieka z nieba. Dzisiaj dużo osób, które mają tą opatrzność obok, dzwoni. Kłopoty rodzinne Pani specjalność. Jak tutaj pododaję różne liczby, to jedynka mówi o tej opatrzności, o tej pomocy z nieba. Bo tu rok urodzenia dla mnie, Pani rok urodzenia daje jedynkę. To są tam moje wyliczenia, że tak powiem. Uważać na kręgosłup, na tarczycę. Jest Pani na układ moczowy, jest Pani osobą bardzo rodzinną, ale z drugiej strony te kłopoty rodzinne Panią dopadają. Co ja mam zrobić, Pani Wioletko? To znaczy tak, ja tutaj sobie zanotowałam takie trzy pytania w zasadzie, które... Bardzo proszę, lecimy. No tak tradycyjnie zachciałam zapytać, czy mój związek z moim partnerem jest rokujący.
A jak ma na imię? Tak się wyrażę, Radosław. Data? 1 marzec 83. On dobry człowiek, On dobry człowiek, ale duże wpływy matki. Więc on albo brak matki, albo duży wpływ matki. Więc będziesz szukał sobie matki, a nie partnerki. On też swoje przerobił, jest uparty jak szlak. Tak ma być, jak on chce, że tak powiem. A tak naprawdę pani rządzi. Może być rozbieżność celów. Czyli pani celem życiowym jest co innego niż jego celem życiowym. On nie odejdzie, póki pani nie powie dość. To pani decyduje, czy ten związek przetrwa. Bo czasem jest tak, że ten związek panią męczy i denerwuje, a czasem jest pani w niebie, no. No dokładnie, rzeczy samej. No. Takie huśtawki emocjonalne. Tak. I bądź tu mądry i zrób coś z tym. Ale my lubimy huśtawki, bo coś się dzieje, nie jest nudno, co nie? No trochę tak. No zależy, co przeważy. Czy to irytacja, czy to... Bo on troszkę jest jak dziecko, po prostu. No, rozkapryszone. No, tak. Mówię, że on potrzebuje mamy, że nie partnerki. No, trochę szkoda, bo ja trochę taty potrzebuję. To się tu nie spełnimy chyba do końca. No tak, bo ma pani w dacie urodzenia problemy z ojcem, czyli trudne relacje z ojcem. Więc trudne relacje z facetami. No pewnie. Tak. W swojej głowie ukochać mocno ojca, przytulić go mentalnie. No, mentalnie to zrobić i już. I drugie pytanie. Dobrze, kochanie. No to ja bym chciała jeszcze się dowiedzieć, bo mam tak, borykam się troszeczkę tutaj na swojej drodze, że tak powiem, zawodowej. Jestem na takim rozstaju i chciałabym coś zmienić. I teraz chciałabym zapytać, czy powinnam tak naprawdę otworzyć własną działalność, czy dalej trzymać się swojego zakładu pracy, że tak powiem. No hamują mnie lęki, brak wiary w siebie, nie ukrywam. Nie oczywiście. Osób, kompleksów, kompleksy... Ciągle, po prostu te lęki mnie strasznie blokują, o tak, nie? Dobra, to zabieramy te lęki, tak? Bo lęki to nerki, wywalamy te nerki. Wywalamy te lęki. Pani jest osobą, która ma dar przekazywania wiedzy i umiejętności. Może pani uczyć ludzi. Tak, niekoniecznie w szkole, nie o to chodzi, ale pani się marnuje w tej pracy przez te ograniczenia, które są tylko i wyłącznie pani wytworem wyobraźni, przez te kompleksy swoje, tak? Pani jest intuicyjna, wspaniała osoba, osoba niosąca sprawiedliwość. Pani kocha sprawiedliwość, nienawidzi pani niesprawiedliwości. I wywalić te lęki, bo tak naprawdę jest pani silną osobą, bardzo moralną. Pani ma swoje zasady. W pani dacie urodzenia jest liczba, która mówi o tym, że pani lubi rządzić, a nie żeby ktoś panią rządził. Pani dostaje gorączki, jak ktoś panią rządzi. Panią można poprosić. To wtedy nie ma sprawy. I trzecie pytanie, jakbyśmy się rozłączyły, to pani sobie dosłucha. Trzecie pytanie, to chciałam zapytać o moją córkę najmłodszą, jeśli można oczywiście. Jasne. Jak ma na imię datę? Oliwia, 6 kwiecień 2003. I jeszcze raz imię? Oliwia. Oliwia. Mhm. Czy? Chciałam się dowiedzieć, czy sytuacja jest zdrowiem, że tak powiem, psychicznym, bo ma takie problemy emocjonalne. Bardzo duże, przeszła depresję niby i... Matko. I troszeczkę ten rok się tutaj zawalił całkowicie i chciałabym... Ona ma słabą głowę. To się ustabilizuje. Ona ma słabą głowę. Co to znaczy? To znaczy, że będą depresje, lęki, nerwy, wszystko co w obrębie głowy, tak? Ona ma w dacie urodzenia depresyjność. Kurczę, nie fajnie. Problemy pokoleniowe w związkach, trudne relacje z ojcem, jest skrytą osobą, więc nie powie nam
upartą, więc jak się uprze na coś, to koniec. Też lęki, ale tak, matka ma lęki, to się matka dziwi, że dziecko ma lęki. No matka, przestań mieć lęki, bo dziecko się uczy od ciebie. Ojej, jaka jestem mądra, pani Dorotko, jak to kurczę zrobić? Całe życie się z tym borykam, po nerwicy lękowej, gdzieś to po prostu siedzi w człowieku, nie? No to trzeba popracować. Popracować, bo te nerwice lękowe matki przechodzą na dziecko. Jest pani naczyniem połączonym ze swoją córką. I to, czego się pani boi, jakby w nią to uderza. Jest odbiciem lustrzanym u Oliwii. Ona jest za mała, za młoda na depresję. Co będzie dalej? Tutaj, co ja tu mogę załatwić teraz w telewizji? Po prostu mało co, tak? Ale tak, i napisałam książkę, i prowadzę warsztaty, i gdzieś coś poszukać, żeby wyciągnąć siebie i Oliwię z tego problemu. Bo depresja, no. Czy karty potrafią też powiedzieć coś takiego, że czy powinnam zmienić jej szkołę, bo ona ma swoją pasję taneczną i bardzo chciałaby iść w tym kierunku życiowym, a ja ją niestety tutaj ograniczam, bo uważam, że tancerka to nie jest dobry zawód. Aczkolwiek, no jest matko to jej świata. Pasja i... no, matka. Dosłownie. Dziecko ma iść swoją drogą. Całe życie będzie miała do pani żal, że ją pani ograniczyła. Niech pani wyluzuje. Jeżeli to jest jej droga, to proszę jej tego nie blokować. Bo nie może pani powiedzieć, że to jest zły zawód. Niech pani tego w ten sposób nie ocenia. Niech się dziecko realizuje. Dziecko nie jest po to, żeby realizować nasze marzenia i nasze potrzeby. Tylko dziecko jest swoje, tak? Swoje własne, czyli ma realizować siebie. A po co jeszcze żal i ból dziecka, że matka nie pozwoliła na to? A pani byłaby szczęśliwa, jakby matka panią ograniczyła i powiedziała, to nie jest żadny zawód. Jesteśmy na ziemi po to, żeby realizować swoje marzenia i pasje, żeby wspierać ludzi, żeby się uduchawiać, żeby pozałatwiać te wszystkie sprawy, które dla nas duszy się wloką od jakiegoś czasu. Więc jeżeli to nie dla niej, to ona z tego zrezygnuje, a jak dla niej, to proszę jej nie blokować tego. Proszę się nie bać o swoje dziecko. Zawsze się tak boimy o swoje dzieci. Ale, a może będzie tancerką, która będzie miała męża milionera i nie będzie miała znaczenia, ile zarobi? A może jako tancerka zarobi tyle, że jeszcze panią wesprze? Skąd pani wie, że niedobry zawód? To jest pani dziecko i pani chce, żeby było szczęśliwe, więc niech będzie szczęśliwe po swojemu. Pewno, że jeżeli dziecko idzie w tą trudną drogę, w trudne rzeczy, no to chcemy dziecko uchronić od tego. Ale dziecko, póki się nie sparzy, to i tak nie zrozumie przestrog matki, bo w wieku dorastania, czy w tym trudnym takim wieku nastolatki, matka to twój wróg, tak? Bo zabrania, bo nakazuje, bo zakazuje, bo każe, bo zwraca uwagę. Więc dziecko ma realizować siebie, bo będzie miało całe życie, mamo, a może ja bym dużo osiągnęła, a przez to, że mi zabroniłaś, ja nie mogłam zrobić tego, co chciałam. Po co to? Zmienić tą szkołę i koniec, żeby miała taką szkołę, która daje rozwijać pasję. Życie to nie tylko obowiązki, to też pasje i realizacja swoich marzeń, pragnień. A pani nie ma marzeń? Ma pani. Dobra, nagadałam Wioletce, już mam aż wyrzuty. Pozdrawiam cieplutko i będę ciekawa, co dalej. Czy Oliwia poszła w tą artystyczną stronę życia. Tu mam bardzo fajnego SMS-a, gdzie nie muszę tego drzewa uzdrawiać. Oczywiście są takie, gdzie prosicie o to i to jest naturalne, bo przecież w tym się specjalizuję, sama tego chciałam.
Mam takie piękne pytanie tu od pani Danusi, urodzonej 22 grudnia 1944 roku. Poznałam partnera Jana. Czy będzie związek? Pani o tym decyduje. Będzie małe zachwianie, mały kryzys za jakiś czas, ale tak naprawdę ten związek rokuje. Więc tak pewnie będzie, że ten związek będzie. I gdzieś pojedziecie, gdzieś czuję tak jakby przez skórę, że państwo wybierzecie się w drogę. No i dobrze, prawda? Ja lubię podróże i trzeba odpoczywać i coś zwiedzić. Nie przeczytam następnego SMS-a, bo mam połączenie. Witam pięknie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, mężczyzna, jak miło. Mam pytanie. Nazywam się Patryk. Tak. 27 marzec 2000. Tak. Jakie pytanie ma pan do mnie? Czy taki jeden chłopak, Bartek, tak, urodzony 27 września 2000, tak, tak, będzie moim przyjacielem, po chłopakiem. Rozumiem. Tak, panie Patryku, pan jest dobry człowiek, intuicyjny, nie wierzy pan w siebie. Dużo takich lęków, tak? Prawą pan buduje, lewą zaraz pan niszczy to, co pan zbudował. Przez te swoje lęki. Niesamowite, że urodziliście się tego samego dnia, co nie? 27. On też ma swoje... On jest skryty, więc on tak... Trzeba by wyciągnąć za język, co on czuje, co on myśli, bo on jest osobą dość skrytą. Też jest łagodny, dobry człowiek. Zaraz panu powiem, jak tutaj to rokuje. Powiem panu, że ktoś byłby niezadowolony z tego, że jesteście razem. Ktoś by złym okiem na to patrzył. Jest to związek, o który trzeba byłoby dbać cały czas. Dużo byłoby energii takiej upartej. On by stał... On był uparty na swoją stronę, pan na swoją, ale jest uczucie, jest liczba uczucia, która mówi, że was jak najbardziej może połączyć miłość. I to jest moja odpowiedź. Jest możliwy związek, jak najbardziej, bo jest uczucie, ale jest w przeciwieństwach ktoś, kto będzie wściekły, że wy jesteście razem. I po prostu wy... w swojej głowie wybaczyć, odpuścić tej osobie, żeby ta energia czyjegoś braku akceptacji, żeby nie działała. Jak odpuścimy, wybaczymy tej osobie, jak nie wiemy, kto to jest, to wybaczamy kimkolwiek ta osoba jest, która źle życzy naszemu związkowi. I to może całkiem zmienić energetykę. I jeszcze pan chciał coś zapytać, panie Patryku? Tak, uzdrowienie drzewa generalnie. Już patrzymy. Dobre serce, wrażliwiec, sprawiedliwy, kochany człowiek, ale te lęki rozwalają wszystko jak leci. Nie boimy się życia. Ja wiem, pan jest młody człowiek, wszystko przed panem, więc być młodym człowiekiem w tych czasach jest ciężko, że tak powiem. To prawda. Panie Patryku, drzewo jest bardzo trudne. Ponieważ jest blokada na związki, jest klątwa, są uroki, nieuczciwość, czyli będą ludzie chcieli pana wykorzystać, okłamać. Proszę kierować się intuicją, żeby to się ludziom nie udawało. Odcinam wszystkie... Miałam właśnie takich sytuacji. No. A intuicja wrzeszczy, nie rób tego. A pan po prostu przez kompleksy chce pan zasłużyć na miłość, akceptację i przyjaźń, i robi pan rzeczy, które powodują, że ludzie łatwo pana wykorzystują. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki. Niszczę klątwę.
uroki, przekleństwa, nieuczciwość, brak wiary w siebie, choroby z drzewa genealogicznego Patryka do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. I wypełniam Patryka i jego ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością. I proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowie psychiczne, fizyczne, pieniądze, dobrze płatna, satysfakcjonująca praca, nauka, zgoda w rodzinie, szczęście, przyjazne osoby, przyjaźni ludzie, żeby do Pana przyszło. Odwołuję wszystkie kontrakty u Patryka, z tego i nie z tego świata, z tego i nie z tego wymiaru, przysięgi. Odwołuję śluby samotności, śluby ubóstwa na wszystkich poziomach Pana istnienia. Uzdrawiam Pana pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam Pana wewnętrzne dziecko, usuwam z Pana podświadomości negatywne wzorce, przekonania i programy, wypełniam Pana podświadomość energią najwyższej miłości. Drzewo Patryka jest uzdrowione. Jest Pan wrażliwym, kochanym, sprawiedliwym, dobrym człowiekiem i im człowiek jest bardziej dobry i szlachetny, tym bardziej musi być twardy jak skała. Rozumiem. No. Wszystkiego dobrego, Panie Patryku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Fajnej sobotki życzę. Fajnego weekendu, o tak bym powiedziała. Poczekajcie. Ja tu mam... Dominika, 20 lipca 98, kiedy znajdę stałego partnera? Będzie Pani miała 24 lata? Słyszę słowo Paryż. Albo będzie Pani w Paryżu, albo on będzie mieszkał w Paryżu. Słyszę słowo Paryż, albo pojedziecie do Paryża. Tak, 4 lata, tak? W 2022 roku. Ten stały partner. Co nie znaczy, że Pani do tego 2022 roku będzie sama. Tego nie powiedziałam. Ale taki związek na zawsze to... A czy ja mam połączenie? Halo? Halo, dzień dobry. A dzień dobry, witam pięknie. Dorota Haładyn-Biel. Dzień dobry, na imię Dorota. O, jak miło. Cześć Pani Dorotko. 21 lipiec 92. Nie kładła się Pani, czy wstała Pani? Wstałam. No to Ci dopiero ranny ptaszek. Pani Dorotko, co potrzeba? Chciałabym się dowiedzieć o moim drzewie genealogicznym. Dobrze. Powiem Pani tak. Co tam właśnie się dzieje? Dobra. Powiem Pani tak. Dużo przy Pani lęków. Lęki uderzają w układ moczowy, czyli trzeba będzie uważać na pęcherz, nerki, jak będzie Pani dalej trwała w lękach. Kłopoty rodzinne Pani specjalność, a z drugiej strony jest Pani bardzo rodzinną osobą. Nerwy, depresje, problemy pokoleniowe w związkach. Ciągle z siebie jestem niezadowolona. Ciągle ta poprzeczka wyżej i wyżej. Mogłam lepiej, inaczej. Dorota w biegu robiona. Wszystko biegiem, nic powoli. Szybka kobieta. Wszystko biegiem. Ja sama, Zosia Samosia. Tak, zgadza się wszystko. No, właśnie. I teraz patrzymy Pani Doroteczko na to, widzi Pani, przed chwilą powiedziałam, z daty urodzenia wynika problemy pokoleniowe w związkach. Odkrywam kartę, blokada na związki. Leży, blokada na związki. Z linii mamy, po kobietach, klątwa. Tam bardzo młodo wyszła za mąż kobieta z rodu pani mamy, która miała dużo dzieci i ona... A ściarki przeszły.
I to ona to jedno dziecko oddała gdzieś komuś na wychowanie. I ta rodzina ją przykleła. I ona potem miała problemy z kobiecymi sprawami, więc jakby wy pokoleniowo możecie problem mieć z zajściem w ciążę, z dziećmi, z jajnikami, tak? I to powiedziałam i wyjęłam kartę żal niechciane ciąże odrzucenie. Dosłownie. Od razu. No. Wszystko się zgadza. Tak? Naprawdę. Ja wiedziałam, że coś takiego może być ze strony mojej mamy. To już moja mama zmarła właśnie na raka i też problemy kobiece i moja mała siostra też ma problemy właśnie ze związkami. I tak spodziewałam się, że to może być ze strony mojej mamy, bo to się ciągnie dosyć właśnie też dzieci i tak dalej. No, spodziewałam się takiej odpowiedzi. To tak, wybaczyć tej babci, tej prababci, tak? Mhm. I wybaczyć tej kobiecie, która tą klątwę rzuciła na tą babcię. Powybaczać. A ja zrobię drzewo, Dorotka, tak? Mhm. Odcinam wszystkie negatywne, nieharmonijne energie, wzorce, programy, kody, blokady na związki, działanie złej, szkodliwej magii, niszczę klątwy, nałogi, żal, niechciane ciąże, odrzucenie, niechciane dzieci, depresje, nałogi, wszelką przemoc psychiczną, fizyczną, brak wiary w siebie, choroby ciała, duszy, choroby nowotworowe, z drzewa genealogicznego Dorotki, do pierwotnego poziomu stworzenia z linii ojca i matki. I wypełniam Dorotkę i jej ród najwyższym światłem, najwyższą mocą, miłością. I proszę, aby miłość, obfitość duchowa i materialna, piękny związek partnerski, zdrowe jajniki, zdrowie psychiczne, fizyczne, założenie rodziny, dzieci, pieniądze, dobrze płatna, satysfakcjonująca praca, szczęście, żeby do Pani przyszło. Odwołuję u Dorotki wszystkie kontrakty z tego i nie z tego świata, z tego i nie z tego wymiaru, przysięgi. Odwołuję śluby samotności, śluby ubóstwa na wszystkich poziomach Pani istnienia. Uzdrawiam Pani pierwiastek żeński, męski, uzdrawiam Pani wewnętrzne dziecko. Usuwam z Pani podświadomości negatywne wzorce, przekonania i programy. Wypełniam Pani podświadomość energią najwyższej miłości. Drzewo Dorotki jest uzdrowione. Przykro to słyszeć, że tak młoda osoba straciła mamę, prawda? Bo mama jest zawsze potrzebna. Mama zawsze za szybko odchodzi. A Pani i nerwy. No trzeba troszkę wyluzować, bo Pani wie, że trudne myślenie daje nam choroby. A Pani, jak ktoś Pani dokuczy, to Pani latami myśli o tym. Rozdrapuje Pani stare rany. No tak, no niestety, taka jestem. Zgadza się. No, nie wolno się przejmować wszystkimi. A Pani się wszystkim przejmuje i wszystkimi. I wszystko sobie bierze do serca. Popatrzymy, co się będzie działo po uzdrowieniu tego rodu. Ma Pani silne zasady moralne. Jakby świat Panią zawoła, czy Pani dzwoni dzisiaj z zagranicy? Nie. Ale jakoś będzie Pani za granicę wyjeżdżała często, albo Pani tam zamieszka, bo tak wszystko się szykuje do tego. O, proszę. A jeżeli mogłabym zapytać o mój związek obecny? Jasne. Jak ma gościu na imię? Darek. Data? 18 lipiec 82. Czy on jest taki bardzo dobrze zbudowany, ciemny mężczyzna, który krótko się strzyże? Tak. 82 to trudny rocznik. 82 to kłopoty rodzinne i kłopoty w związkach. On jest tak szybko biegiem wszystko, jak Pani robi. Ja nie wiem, jak Wy się łapiecie. Jedno w jedną stronę, drugie w drugą stronę. On też, Zosia Samosia, też sobie nie da nic powiedzieć. Tak. Patrzę tutaj.
chęć założenia rodziny. 39, 7. O taki związek niedestrukcyjny, tylko kreatywny. Każdy znajdzie coś dla siebie w tym związku, żeby się rozwijać. I to jest taki kreatywny związek. O tak, to chciałam tak powiedzieć. 10, 20, 31. Czyli możecie sobie, możecie być jakiś czas rozdzieleni. Tak? Może się tak zdarzyć, że nie to, że zerwiecie, tylko on wyjedzie na przykład, czy nie będziecie mogli być razem ze względu na odległość, czy na pracę, czy w osobnych domach. I tutaj. Ale silny związek i chęć założenia rodziny. Ale co jest niedobre, niekorzystne? To, że ktoś jest niezadowolony, ktoś zazdrości tego, że jesteście razem. Ktoś jest wściekły na to, że państwo jesteście razem. Czyjaś energia przeszkadza. Czyli odpuścić osobie, która nie chce, żebyśmy byli z Darkiem razem, kimkolwiek ta osoba jest. Nie chwalimy się nikomu, że nam jest dobrze, fajnie, albo że gdzieś wyjeżdżamy, albo że się kochamy. Ale tak połączyło was uczucie, jest uczucie. Jest płomień, jest chemia, o, wszystko jest. A jak opisałam go i tak wygląda Darek, no to on jest przy pani po prostu. Się cieszę. Ja też, pani Dorotko. Czyli ogólnie wszystko dobrze rokuje, tak? Tylko źle rokuje pani myślenie. Wracanie do przeszłości, udręczanie się i te wymagania w stosunku do siebie. Mogłam lepiej, mogłam inaczej. No, tak pani ma. No właśnie, więc. No. Chyba właśnie muszę w końcu z tym coś zrobić. No tak, bo Darek powie, że jesteś męcząca, tak? Bo pani, a gdzie byłeś? A mówiłeś, że będziesz o pierwszej. A jest 10 po. I co teraz mi powiesz? I chłop ucieka. Aha, tak? No tak. Wyluzować. Dorotka, wyluzować. Nie spinać się tak. Ja wiem, że pani dużo przeszła, ale Doroty to dar od Boga, tak? To imię takie ma tłumaczenie. Z całego serca życzę powodzenia. Pani sobie poradzi ze wszystkim. Pani jest przebojowa dziewczyna. Dziękuję bardzo za informację. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Fajnie, jak młodzi ludzie się kochają. Miłość jest ważna, słuchajcie, najważniejsza. No dobrze, no to tak, ja bardzo się cieszę, że państwo byliście ze mną. Jutro jestem o godzinie 20 w internecie i będziecie mogli mnie na streamie pooglądać, czyli te SMS-y, których nie skończyłam, których dzisiaj nie zrobiłam, jutro zrobię, więc będę o 20 jutro czekała na was i mam nadzieję, że będziecie. I jutro nocny program prowadzę dla was na TVN 7 i TVN. Zapraszam na tą noc jutrzejszą, czyli sobotę na niedzielę. Będziecie mogli w niedzielę pospać, więc bądźcie ze mną, bo to mój ostatni program przed przerwą. Za dziś dziękuję. Pięknej soboty. Pa, kochani. Dziękuję.